Cześć, jestem Tomek Dziurko. Jestem jedną z osób, która organizuje Warszawa JAG. Witam Was wszystkich na 200. Okrągłym spotkaniu JAG-a. Na początek, zanim przejdziemy do planu spotkania, takie krótkie przypomnienie z historii. Pierwsze spotkanie, 2006 rok. Jak myślicie, kto był prelegentem? Tak, Jacek Laskowski. Jacek mówił o takim serwerze aplikacyjnym Apache Geronimo. Takie bardzo, bardzo stara technologia. Od tego czasu mieliśmy 162 prelegentów. Nie, jeden, przepraszam, łącznie z dzisiaj. Najczęstszym prelegentem właśnie Jacek. Poza tym był jeszcze właśnie Tomek Nurkiewicz, który tutaj jest z nami. Kuba Nabrdalik jest, chyba Tomek Szymański jest. Kogoś jeszcze? Kuba Kubryńskiego nie ma i Bartka Kuczyńskiego nie ma. To są właśnie ci nasi najczęściej goście na deskach JAG-a. Także ja teraz chciałem im wszystkim tutaj podziękować. Myślę, że brawa dla nich. Dobra. I teraz tak. Nie spotkaliśmy się tutaj w takiej formie, gdyby nie nasz sponsor, firma GFT, która jakby umożliwia nam zrobienie tego z takim rozmachem, zaproszenie takich gości. Także firmie GFT też się należą brawa. Dziękuję bardzo. I plan spotkania, rozpoczęcie troszeczkę wcześniej, bo tak jak mówiłem, musimy trochę zagęścić ruchy. Najpierw Janek, potem Tomek, potem przerwa, bardzo krótka, 5 minut. I potem Maciek i na koniec gość specjalny, czyli Kevlin. O 21:00 panowie powiedzieli, że nam wyłączą światło, więc tak. Musimy trzymać czas, tak, dosyć ostro. Także ja już kończę. Dziękuję za przybycie i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jeszcze mam coś do powiedzenia, bo Tomek był z nami wśród organizatorów JUG-a przez niezłe parę lat. No i jego dzieci domagają się tak trochę więcej uwagi, dlatego w ramach podziękowania chcieliśmy przekazać dla Tomka taką statuetkę. Dzięki za... Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się Jan Pustelnik, pracuję w firmie GFT. Jestem zaszczycony, że mogę być tutaj na jubileuszowym 200. spotkaniu warszawskiego JAG-a. Zdarza mi się być gościem łódzkiego JAG-a, zdarza mi się również być gościem niektórych konferencji, również tych organizowanych w Warszawie, jak na przykład Scalar. Dwa słowa, może krótko, o firmie GFT. My jesteśmy firmą globalną, zatrudniamy około 4000 osób na całym świecie, w tym jakieś 700-800 w Polsce i przynajmniej 100 w Warszawie. Mamy biura w Polsce, w Warszawie, w Łodzi i w Poznaniu i pracujemy dla klientów głównie z sektora bankowości. To są klienci zarówno z bankowości inwestycyjnej, jak i bankowości detalicznej. Jesteśmy firmą konsultingową, czyli najczęściej dostarczamy rozwiązania współpracując z klientem. I to, co jest dla mnie bardzo fajne, to jest to, że często są to problemy, w których można użyć nie tylko wiedzy technicznej, ale również domenowej. Okay, to może I will switch to English for the presentation. So I wanted to talk about software metrics. And what do they mean, and how we can use them to our advantage. So this is something. Maybe you are familiar with that, maybe not. This is a card from Rider-Waite Tarot Desk. So this is Tarot is actually something very, very old, and it conveys some wisdoms. And this is a magician card, so it can be in upright position. Okay. Can you? All right. All right. So this can be in the upright position or in reverse position. So in upright position, magician means wisdom, means some greatness, skill. And in reverse position, it means foolishness. It means maybe madness of a crowd. Okay. So something completely different, and sometimes we might see that metrics are actually like that. All right, this is a very interesting book which I pretty much like, about measuring and managing performance in organizations. It is quite old, and it
basically says that a system of incentives is dysfunctional if the resulting effort allocation provides less value to the customer than when there is no supervision. So imagine you have perfect system of measuring your business, and this perfect system is actually imperfect, is dysfunctional, which means that you would be better off without having that system at all. All right? And the problem is that Austin discovers, because this book is actually about discovering this hard-won truth, that in real world, all measure systems are dysfunctional to a degree. So because some critical dimensions are too expensive, are governed in an approximate way, or you cannot gather them at all. And the other problem is that actors, the people who we are supervising, they know about that, and they game the system, okay, to their advantage. Or maybe they just game the system because they like gaming systems, right? Okay, so this is another book by Christopher Alexander, who was an architect. And the book is The Timeless Way of Building, and there is a notion of quality without name. So this is something, this book is about architecture, not software architecture, but we'll get back to this in a minute. And the quality without name is a quality you will recognize by looking at it. So let's say you see a beautiful building, and you know that this building is beautiful. You see a functional building. So you know that this building is functional, that it has large spacious lobbies, for instance, for a building like that. It has functional auditoriums and on, right? Can we define precisely and exactly in a mathematical manner what does it mean to have a quality? And I think that's a bit harder. Alexander is also an author of another book on architecture, which is called A Pattern Language, which started pattern movement in the computer science. And one of the best known books in the software patterns, the architecture of software patterns, is this book co-authored by our another guest, Kevin Haney. But that's just a digression. Okay, so what I want to talk today about is measuring quality via proxy, okay? It's like HTTP proxy. It's almost the same thing as a real server, but maybe not exactly. Okay, there's another quote. Joel Spolsky actually reviewed the book on performance measurement in organizations. And this is just a quote from him. Like, let's say we have a software delivery organization and we would like to reward best programmers. Who would agree with me that programmers who write lots of code and fix lots of bugs are good? Hands up. No? Not a good definition for good programmers, okay? Why? Is writing lots of code bad? We want people to be productive. Is fixing bugs bad? Who doesn't want bugs to be fixed? Come on, guys. Who doesn't want them to be fixed? But actually, what we see is that it results, just measuring those two qualities, results in people checking in lots of buggy code and fixing it later, rather than writing good code from the beginning, right? They wrote lots of code, and they fixed it. Win-win. What could be better? The other story is one of my favorite stories about negative programmers. Have you ever heard about negative programmer? That's the one who destroys the code, right? You will see them in GitHub statistics on open source projects as the people who have more, who have deleted more lines of code than they have provided to the project. Are those guys bad? No, actually. And this story tells about that. So Bill Atkinson
is a guy who was working on one of the most important core parts of the original Mac implementation, Macintosh project. And he rewrote a crucial part of it by using simpler and more general algorithm, which, after some tweaking, was not only faster, but simpler than the original one. As a byproduct, he removed 2,000 lines of code. The problem with that was that management thought that a good idea would be to track programmers' progress, okay? Because they had problem with people not delivering anything. It's like playing pool or, I don't know, sunbathing during working hours. So they wanted to like induce people to writing more code, so they wanted to track the progress, okay? How many lines of code did you write today, right? So they created a form where you could like fill in how many lines of code did you write. And actually, Bill Atkinson saved 2,000 lines of code. So by this metric, it was bad deed, bad thing to do. Or maybe this was a bad idea, okay? But maybe this was bad metric. Maybe lines of code is a bad metric, okay? Bill Gates says that measuring programming progress by lines of code is like measuring aircraft building progress by weight. The heavier the aircraft, the better. Cool. Okay, so my goal for today is show what value can we get from particular metric and show what dysfunctions can optimization on that metric result in. I don't have much time, so I have chosen two metrics. You know, more than two metrics. Who knows more than five metrics for measuring code quality? No? More than 10? If you know more than five, maybe you know more than 10. No, I don't know. How's my logic for today? Okay. So the first metric is code coverage. Are we speaking about line coverage, branch coverage, MCDC coverage? Okay. Right. Is 50% good? Is 75? Who is for 50% of code coverage? Depends. Who is for 75%? Who is for 100%? Who is for branch coverage? Okay. I tried to color this. It's like I thought line coverage is maybe not optimal. Branch coverage is actually good. MCDC coverage might be an overkill because it's very expensive. 50% might not be enough. 75% might well be okay. 95% might be good because, well, your testing or your code, and 100% might be an overkill. And let's see why. Okay, so this is example of code coverage. So we are having here an if, and we call to twice function blah. We have in this, let's say for inputs, x equals 5 and y equals 1, and then x equals 5 and y equals 6. Now we have how much line coverage? 100%. How much branch coverage do we have? Only 50% because we didn't check one of the branches. Right, so maybe good but not optimal. Now, let's say we have something like that. The code flows like this is indicated by the, I'm sorry, the code flow. Okay, it's improved. It's indicated by this arrow, and you can see that the code flows and has actually two almost identical. I just copied and pasted that. Like repeating how code repetitions is also interesting metric, but I won't be talking about that. So I repeated those two parts, didn't refactor anything, and now I have two samples. Like x equals 5, y equals 1, a equals 5, b equals 1. And then
x equals 5, y equals 6, a equals 5, and b equals 6. It's actually x and a and y and b are the same because I copied it. And now we have 100% line coverage, 50% branch coverage, and only 12.5% of MCDC coverage, which MCDC coverage, I just want to introduce using this example, is all possible condition combinations tested. So actually we have 16 possible combinations of conditions here. And we test only two of them. So it's like 1/8. So MCDC would actually check all the paths that we can take throughout this code. I don't know if MCDC is enough. It results in lots of tests, and people who use it still have bugs. So one of the projects, SQLite, uses 100% MCDC coverage. They have hundreds of times more of testing code than the real code. I don't know, sorry. Maybe testing code is also real code. But the code that does the functionality, and they still have bugs, which is kind of interesting, okay? All right, so the higher the cyclomatic complexity, we'll be talking about that, the more divergent those values will be. So the less information, the metric that's called line coverage will have for you, because it will less tell you about the behaviors of the code in question. So line coverage will be more and more diverging from actually how well tested your code is. So if we want to say MCDC would be like, I tested all possible paths, because paths are important in programming, then MCDC will tell me how well did I test my code. SQLite has bugs because they are testing the code, but they are making wrong assumptions, because the problem is the grounding problems, like how well your assumptions are matching that what you actually think about them, so your formalizations of them. But the line coverage will be less and less meaningful for you the more complex the code is. Okay, so code coverage meaning, line coverage roughly shows us which parts of code were at least roughly tested, so not much. That's why maybe 50% is good metric, maybe 10% is, and maybe just, we shouldn't be checking it at all. Branch coverage will help us validate whether our test correctly checks all corner cases of logic inside function being tested, with emphasis on will help us, because branch coverage will not cover all paths, and MCDC will be probably even better. And these functions. My favorite dysfunction is covering getters and setters in Java, especially if they don't contain logic. They're an easy kill for code coverage metric. So if you want to improve quickly our code coverage, let's cover all getters and setters, and let's be done with that. Also, fixing low branch coverage by transforming code. This is an easy kill. We can transform branches to We can convert branches to things like object hierarchies, or in Scala we can convert it to like more functional ways of branching, which are not called branching at all. I will show you in a cyclomatic complexity later. And getting to 100, this is a nice one. I've met it once in a project. By preventing merging code that would reduce coverage. This is another cool dysfunction. It also prevents merging simplifications, because simplification to good code, if we don't have 100%, if we simplify code, it will reduce the number of this code that we focused on. We covered it with tests. It's 100% covered with tests. But now it's shorter, so our coverage is going down because we simplify the code. So we cannot commit this code. We cannot merge the pull request without covering some getters and setters, at least.
Okay. Right. So now on to cyclomatic complexity. There's a guy whose name is McCabe, and he coined this in 1976. And he did it because he wanted to test better. So he wanted to find a good way of organizing tests. And what is cyclomatic complexity, actually? There is a definition even for this. Is the number of linearly independent paths within the code. So if you draw a graph, how you could walk through a code, there's always one path, which is just a straight line through the code. But then if you branch in any way, if you diverge in any way, then it adds one. So for every path you could take, it adds one. So it's like, for a simple flow, it would be one. So this is designed for software testing. It's somehow related to MCDC coverage. And this is actually an upper bound for the number of test cases that are necessary to achieve a complete branch coverage. Yes, because we already said that if you have a branch here and branch here, then, you know, it's like one path, and then one and one. So like we have four paths in total. But if we have just one branch, then there are just two paths through a code. So it's an upper bound. So cyclomatic complexity definitely will be more than the number of branches. And a lower bound for number of paths through the control flow graph. So like all possible paths. And so it means that branch coverage is less than cyclomatic complexity, and it is less than number of paths, which is roughly MCDC coverage. I wouldn't like to delve into that, this discussion. So what is linearly independent path? This is Java example. It might not be compiling. I haven't programmed in Java for a while. We have a shape interface. And we have two classes that implement it. It's triangle and circle. And they both have draw functions. And I have a function f that takes a shape. A shape is just a shape. Come on. And calls draw. Now, how many paths through f? Well, at least two paths, because we can go into one draw and we can go into another draw. So here, we just have a graph that has two paths. It's like an if. And if we actually looked into like how I could implement object-oriented programming in C, then I would see just an if on a class tag. Okay? So this is actually it. There's another example. This is Scala programming language. I have an option. And for option, I can do get or else. So if option has something inside, it will just give me that thing. It's an option of string. So something inside, I get it. Nothing inside, I will say hello. Okay, so how many paths through function fun? Two paths. One for happy path and one for unhappy path for the option. I also cheated. Okay, so most tools check only for keywords. I checked a couple of tools trying to calculate cyclomatic complexity, and they score you one for each if, for each while, for each for each case, catch, but they don't look into your hierarchy. So, well, people who are writing those tools, they are sometimes saying, well, this is good actually byproduct, because I want you to reduce your cyclomatic complexity by going more object-oriented or more functional or more anything, okay? Like use more options or folds or higher order something instead of just saying if. But this is a way of gaming. Okay, is this function complex? Do you think it's Java again, come on. Do you think this function is complex? No, it's Scala. No, it's Java. I don't know what language it is. It might be C. Okay, but okay. I think it might be Java after all. Yeah. Is it complex? Do you think it's complex? If I asked you to maintain this function for a living,
for the next 100 years. Okay, I think it's complex. Who thinks? Who agrees that's complex? Cool. What about that function? Okay, if you had to support this function for the next 5 years, okay, like add another case. Right. The same cyclomatic complexity of 5. What cyclomatic complexity tells us about that? Not much. So the meaning might be, we have right rough guideline of complexity of certain piece of code. It's good for testing. It's like, if it's 15, it's like 15 branches. Might be still okay. If it's 40 branches, might be complex. If it's over 40, might be too complex. But then people who are writing compilers for living will tell you that they accept high levels of cyclomatic complexity because they write compilers in a very special way. So they take additional training for writing compilers, and they write compilers in a way that other people who went through the special training will understand. And it's okay, it works for them because of special domain of compiler writing. So they have lots of complexity, but they can manage it, like in the second example. These functions, tool definitions easy to game. In Scala, I will just add one more option, OFold, or higher candidate type, or something, or use cats. In Java, I will just use more objects, or something. The number is actually not related to how complex a piece of code is for humans to understand. And there is some inherent complexity that is related to the problem itself. This is the biggest problem, in my opinion, with cyclomatic complexity. Is if you don't game it, if you really look through the paths in code, the paths probably reflect how many paths you need to take in a problem. Okay? So if you want to do credit, if you want to extend a loan, we need to check credit rating, okay? Is it more than 800 or is it less than 800, okay? How much does the guy earn? Is it less than 100 or more than 100 or something like that? These are ifs, these are business domain ifs. We need to take care of them. So to wrap up, metrics, just take an example of those two simple metrics, which are sometimes optimize on the projects. Like project says, we need to put a sonar cube on that, and we need to have 100% of coverage, best line coverage, because it's simplest to deal with. And then we need to reduce cyclomatic complexity for a function that doesn't exceed 10 for any function. Okay, so then we end up in scattering logic in many small functions, which makes for people coming to a project actually difficult to onboard themselves. Maybe it's a good thing. Yes. Okay, so this is actually the problem with those metrics, and this is inherent in management problems. So look at the information that metrics give you, but don't try to optimize blindly on them. That's my idea. All right. Thank you very much. And now it's probably time for questions. Did you find a metric that doesn't have its disadvantage, its dysfunction? Did I find a metric that doesn't have a dysfunction? No, because I wasn't looking out for such a metric, because I believe by reading that book about measuring dysfunction is that every metric will have its own dysfunctions. So we just need to be aware of them. That's my idea. Yes? When you have a project without any metrics, how would you start implementing a system that's based on Sonar and introducing some very simple basic ones? Okay, so the question is, if I have a project that doesn't have any metrics set. Yeah, and they decided to just improve a bit, and they want to start small with something. Yes, and start with small something, start gathering metrics. What I would do is I would set SonarCube or something else, like getting insight into metrics,
and then start gathering the metrics and discussing it inside the team. We might even try to discuss it with a wider audience, but the risk is that the people who are not primed to understanding that will not understand it. So I would first run the management dysfunction, which my product owner would probably, being business guy maybe, would understand, and then I would try feeding those metrics to him. But I would try to do it carefully. But inside the team, I would like to look at the metrics and then discuss what those metrics are telling us, which are important, how do we want to optimize on them, not by the numbers. What about technical debt? Is it a good measurement? Yes, technical debt for me. So question is technical debt a good measurement? So I see technical debt as a quality without a name. So if I see a project with lots of technical debt, I will know. But it's hard to quantify, I think. So hard to say, like, this is metrics, this is the metric from Sonar Cube, and it tells me technical debt 125. We want to do 99 in next half a year. I wouldn't want to have this conversation. Okay, I think we are running out of time. If there are no more questions, pressing issues, thank you very much. Przed chwilą się dowiedziałem, że występowałem 8 razy na scenach warszawskiego Juga, ale też sprawdziłem na meetupie przed chwilą i jako uczestnik byłem na Jugach ponad 30 razy, więc to nie jest tak, że tylko sobie tutaj przychodzę, gadam i na tym się moja rola kończy, więc jestem bardzo zaszczycony, że dostałem zaproszenie i mogę dzisiaj tutaj przed wami wystąpić i jednocześnie bardzo stremowany, bo może was to zdziwi, ale zawsze jestem bardzo stremowany. Dziękuję. Dzięki, zupełnie się tego nie spodziewałem. Dobra, ale lecimy. W takim razie będzie bardzo krótko, żeby się jakoś nie spinać specjalnie z agendą. Chciałem wam trochę opowiedzieć dzisiaj o systemach rozproszonych i trochę o event sourcingu. Taki bardzo podstawowy poziom, ale tak, żebyśmy sobie trochę porozmawiali o architekturze systemów, jakie piszemy, zwłaszcza mikrousług, które są teraz na takim wielkim hajpie i żebyśmy się zastanowili, czy możemy to robić w trochę inny sposób, niekoniecznie lepszy, niekoniecznie taki, który rozwiąże wszystkie nasze bolączki, ale być może pozwoli wam spojrzeć w trochę inny sposób na to, jak pracujecie normalnie ze swoimi systemami. Więc słuchajcie, na początek chciałem takie wielkie trzaśnięcie zrobić, jak w dobrym hitchcockowskim filmie i powiedzieć monolit. O, właśnie. Jakby każdy chyba, jakby przez ostatnie, nie wiem, 4 czy 5 firm, w których pracowałem, zawsze jakiś monolit był. Jeżeli gdzieś tam żyliście pod kamieniem przez tych ostatnich, nie wiem, 10 lat mniej więcej, to tylko szybciutko wytłumaczę. Monolit to jest to taka wielka aplikacja w waszej firmie, ta jedna, jedyna aplikacja, która z reguły ma taką zdradziecko prostą nazwę, która robi wszystko, robi front, robi backend, robi generowanie faktur, robi jakieś joby, które chodzą w nocy, serwuje JavaScript, jest jeszcze jakimś malutkim systemem, który robi coś tam, gdzieś tam ma drugiego maina, który jeszcze coś innego generuje. To jest ta taka ogromna aplikacja, której nikt nigdy nie chce dotykać. I to jest ta aplikacja, gdzie te wszystkie metryki, o których słyszeliśmy, naprawdę wariują. To tam w ogóle nie mówi się o tych metrykach, bo już się long przekręca, kiedy je liczymy. Ale mamy takie aplikacje, one są czasem lepsze, czasem gorsze, ale musimy z nimi tak czy inaczej żyć. Niemniej jednak, ponieważ bardzo nas boli, że mamy taką ogromną kobyłę, z którą musimy pracować i za każdym razem, kiedy zmieniamy jedną linijkę, to ona się psuje w 7 innych miejscach, o których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją w tej aplikacji, więc dążymy do tego, żeby taką aplikację dzielić. I technik podziału jest kilka. Ostatnio bardzo słyszymy wiele o mikroserwisach, czyli taki sposób, żeby podzielić aplikację na kilka mniejszych, niezależnych, każda z nich posługuje się jakimś interfejsem i to jest taki bardzo fajny nowy hype. Tutaj wam wymieniłem kilka takich cytatów, jeden cytat właściwie, nie wiem, czy kojarzycie z czego, z kogo to jest? Bezos. I z jak dawna? Bezos, z którego roku? bardzo blisko, 10 lat się pomyliłeś, nie wiem, kto to mówił, kto powiedział Bezos? Super, więc tak. Mam do rozdania dwie książki. Jedna jest naszego specjalnego gościa, a druga jest o RxJava, więc teraz daję ci takie Więc daję ci wybór generalnie, taki trochę niewygodny może. To ja ci dam obie i za chwilę mi oddasz, tak żeby inni nie patrzyli, dobrze?
to możesz sobie wybrać. Tak, to powiedział Jeff Bezos i powiedział to, uwaga, w 2002 roku. Strasznie słabo widać na tym ekranie, ale to nic, nie mamy czasu już tego zmieniać. Więc on to powiedział, będę wam zresztą taką audiodeskrypcję robił. On to powiedział w 2002 roku, 15 lat temu, powiedział wszystkim swoim deweloperom, od dzisiaj macie pisać usługi i komunikować się na przykład po HTTP. Zresztą w punkcie 6, którego tutaj nie przytoczyłem, powiedział jeszcze, że każdy, kto się nie dostosuje, zostanie zwolniony, bo to taki typ człowieka. I jak widzicie, Amazon żyje, działa do dzisiaj, jakby wszystko wygląda świetnie. Tak wyglądała architektura ich usług w 2009, czyli 7 lat później. Ciężko powiedzieć, czy im się to sprawdza, czy nie jakoś tam wewnętrznie, dlatego że widzimy, że firma jednak działa. Mało tego, za chwilę do tego przejdziemy, deweloperzy generalnie są z tym szczęśliwi. To znaczy, oni nie podporządkowali się temu trendowi, żeby dzielić wszystko na kawałki i komunikować się interfejsami, a nie po wspólnej bazie, a nie po... Czasem chyba tracę mikrofon, ale i tak będę mówił. Więc oni się nauczyli, że generalnie to nie jest głupi pomysł, żeby jednak komunikować się w taki sposób. Chociaż, i to jest taki ciekawy fakt historyczny, możecie kojarzyć tego pana, to jest... dość znane nazwisko, jest w Wikipedii, więc na pewno musi być ktoś ważny. I on pracował chyba z 6 lat najpierw w Amazonie, a potem jeszcze z 6 lat pracował w Google. Nie wiem, jak jest teraz, prawdę mówiąc. I on stwierdził między innymi, to była notatka, którą on napisał wewnętrznie do pracowników Google'a, tylko napisał to na Google Plusie i mu się coś tam źle kliknęło i opublikował to na cały świat. Ale ona jest niezwykle ciekawa, później jakby możecie sobie zerknąć pod ten link. I to jest niezwykle ciekawa notatka, w której on porównuje sposób wytwarzania oprogramowania w Amazonie i w Google. I generalnie jakby zauważa, że w Amazonie robione było wszystko źle, zaraz to zresztą zobaczymy, i że w Google jest generalnie dużo lepiej, z wyjątkiem jednej jedynej rzeczy, którą Amazon robi lepiej od Google'a. I tutaj was zostawię w takim suspensie, żebyście sobie sami doczytali, co to dokładnie było. Ale on zauważa, że ten kod pisany w Amazonie to jest jakiś w ogóle zupełny dramat, właśnie dlatego, że są usługi, że nikt jakoś specjalnie nie pilnuje, co się tam dzieje, problemy z komunikacją, ale on wymienia kilka konkretnych symptomów. On mówi tak. Znalezienie źródła problemu jest niezwykle trudne w takim środowisku, dlatego że mamy ileś tam usług i jak jedna się zepsuje, to zanim my do tego dojdziemy, to mijają dosłownie godziny. Nie ma już jednego wielkiego monolitu, który sypie stack trace'em na 400 linii i widzimy od razu, przez które warstwy co przechodziło i gdzie się wywaliło. Jest problem tej natury. Zauważa także, że każda usługa, to jest bardzo fajne stwierdzenie, słuchajcie, nie wiem, czy myśleliście o tym kiedykolwiek, że każda usługa w takim środowisku, teraz mówię głośniej, bo nie mam mikrofonu chyba, że każda usługa w takim środowisku jest potencjalnym źródłem ataku DDoS na całą resztę. Wystarczy, że raz wrzucicie spapraną usługę na produkcję i ona potrafi położyć całą resztę, w związku z czym każda usługa w środowisku musi się przed tym bronić, musi mieć jakiś rate limiting, jakieś kwoty i tak dalej. No jest jednak straszne utrudnienie, jakby na to nie patrzeć. Dalej mówi, że monitoring i QA to jest praktycznie to samo, ponieważ bardzo trudno jest przetestować różne rzeczy, więc koniec końców lądujemy z czymś na produkcji i dopiero na produkcji sprawdzamy, czy jakieś złożone scenariusze obejmujące 10, 20, może setkę usług tak naprawdę działają. I on mówi jeszcze dużo więcej. Pamiętajcie, on opowiada o stanie Amazona z 2005 roku mniej więcej. To jest już kawał czasu. To jeszcze nikt o mikroserwisach nie słyszał wtedy. Ja chyba wtedy studia zaczynałem w ogóle. I on pisze dalej, że potrzebny jest jakiś mechanizm wykrywania usług, że te usługi muszą się jakoś umieć odnaleźć. Że potrzebna jest jakaś globalna usługa, którą wszyscy znają, po to, żeby potrafić zlokalizować, gdzie znajduje się osoba, z którą chce się dogadać. No, to jest kolejny wzorzec, nie wiem, czy zauważyliście, ale to są wszystko wzorce, o których teraz dopiero uczymy się na nowo, kiedy wchodzimy w mikrousługi. I mówi w końcu, właściwie rzecz oczywistą zostawiłem na koniec, że debugowanie no, nie jest łatwe w takim środowisku. Jeżeli kiedykolwiek próbowaliście tak na serio, no to jest to dość problematyczne. I teraz, czy wybrałeś już książkę? Tak. No. Głupio by było, nie? Dobra. I teraz tak. Ale ta też jest świetna, bo też ją czytałem, żeby nie było, więc nie wiem, czy wybrałeś najlepiej. I patrząc z tej perspektywy, okazuje się, że ten monolit, kurde, jednak nie jest taki zły. Zwłaszcza jak jest w miarę otestowany, w miarę zaznajomiony, w miarę spójny. Być może nie ma jeszcze takiej tragedii z tym monolitem, no ale powiedzmy, że jednak brniemy w tym kierunku. I najprostsze, co przychodzi nam do głowy, to podzielić naszą aplikację w jakiś logiczny sposób
jest taki, przynajmniej kilka logicznych metod podzielenia aplikacji w jakiś sensowny sposób, na przykład używając bounded kontekstów z DDD. Czyli wydzielamy sobie jakieś domeny i mówimy, że to jest jeden kawałek, to jest drugi i one powinny się ze sobą komunikować w jak najbardziej odseparowany sposób i taki silnie zdefiniowany. No, popatrzmy sobie. To jest Java metoda. Ja jestem pewien, że to jest Java. I no, ona robi bardzo prostą rzecz i właściwie nie ma się co tutaj wywalić. Null pointer nawet tutaj nie poleci. No oczywiście w praktyce jakieś problemy mogłyby się pojawić, ale takie problemy natury, nazwijmy to biznesowej, albo mogłoby się skończyć pamięć. I dzięki magii współczesnej technologii możemy zamienić tę klasę, czy tę usługę, nazwijmy to tak szumnie, na javowy interfejs, który przy użyciu kilku adnotacji staje się klientem restowym. Tak po prostu. No, technologia jak technologia, w sumie dość fajna. Ale możemy powiedzieć tak, że ta metoda w rzeczywistości to już nie jest metoda javowa, której wywołanie polega na przesunięciu jednego rejestru w procesorze, tylko to jest zawołanie restowe. Tak po prostu, just like that. Ale zapominamy o fakcie, zabawna sytuacja, ale zaraz o tym powiem. Zapominamy o fakcie, że gdzieś tam pod spodem czai się na nas 7 warstw modelu OSI. Wiecie, ta fizyczna, ja nie pamiętam, zresztą nie będę udawał. W każdym razie jest ich 7, tyle pamiętam. To jest trochę głupio, bo jesteśmy jakby na uczelni technicznej. W każdym razie jest 7 warstw modelu OSI i my się przez wszystkie te warstwy musimy 2 razy w tą i z powrotem przekolejkować. A wywalić się może absolutnie wszystko. Możemy nie mieć połączenia z siecią, możemy nie umieć rozwiązać adresu DNS-owego, serwer może nie odpowiadać, serwer może przyjmować zgłoszenia, ale nigdy nie wysyłać nam nigdy odpowiedzi, może to trwać długo i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem, że zabawna sytuacja, dopiero teraz spojrzałem, bo tutaj jakby zupełnie losowo napisałem sobie taki adres myservice.us.east1. O, chyba parę osób zajarzyło dowcip nawet, super. Więc okazuje się, że nie jest tak łatwo, że jeżeli weźmiemy sobie taki zwykły javowy interfejsik, który widzieliśmy tutaj przed chwilą, o taki, nie interfejsik, tylko implementację, i tak lekkomyślnie powiemy sobie, ok, to od tej pory to już nie jest interfejs javowy, od tej pory ja będę miał usługę, która będzie mi to robiła, ale jest bardzo, bardzo wiele problemów, na które możemy się natknąć, jeżeli zrobimy to lekkomyślnie. Nie mówię, że to jest złe, ale to jest kłopotliwe. Czy ktoś mi mierzy czas, tak swoją drogą? Dobrze, idziemy. Więc te problemy zostały nazwane już bardzo dawno. Tak zwane fallacies of distributed computing. To są takie przesądy, mylne oceny. Nie wiem, jak się fallacy tłumaczy, tak prawdę mówiąc dokładnie. Powiedzmy alternatywne fakty, to jest tak, to jest określenie na czasie teraz. I tak naprawdę wszystkie te alternatywne fakty okazuje się, że nas dotyczą, albo duża większość. Bo nagle okazuje się, że sieć nie jest całkowicie niezawodna. Że wymyśliliśmy sobie fantastyczne narzędzia, żeby sobie z tym radzić, takie jak Hystrix, które zresztą bardzo lubię, żeby sobie poradzić z faktem, że zawołanie restowe czy zawołanie sieciowe nie jest niezawodne, że coś się może wywalić, że może być problem z timeoutem, że może być problem z dostępnością i tak dalej, i tak dalej. Zapominamy o fakcie, że opóźnienie na sieci nie jest zerowe. Taka zabawny fakt tutaj. Być może słyszeliście, że jeżeli odwołacie się do innego serwera w tym samym racku albo w tym samym data center, to jest szybsze niż odwołanie się do dysku takiego kręcącego się. No ale i tak to nie jest zerowy koszt. Odwołanie się do usługi, która jest w tym felernym zonie US East z Europy, to jest co najmniej 150-300 milisekund, zależy jak liczyć. To jest kawał czasu jednak. I też znowu wymyśliliśmy sobie fantastyczne narzędzia. Ja tutaj nie ironizuję absolutnie. To jest, jak on się nazywa? Zipkin bodajże. Strasznie mała rozdzielczość, to jest Zipkin, musicie mi uwierzyć. Żeby śledzić, jak wyglądają te poszczególne wywołania. No ale jednak to jest jakaś złożoność, z którą musimy sobie radzić. Dalej zapominamy o fakcie, że przepustowość, szukałem słowa, że przepustowość sieciowa jest jednak ograniczona, że to nie jest tak, że możemy przepchnąć nieskończoną ilość danych po tym kablu sieciowym, bo gdzieś tam pod spodem, na którymś, ustalmy, że nie wiemy, na której warstwie modelu OSI, jednak są te kable, na tym najniższym, dobra. Dalej, i to już mówił Steve Yeager, nie ma już jednego administratora, nie ma jednej osoby, do której można zadzwonić, która zobaczy w jedne logi i powie nam, gdzie jest problem. Administratorów jest mnóstwo, a zdarzają się też lekkomyślni, tacy, którym się nie chce odpowiadać, tacy, którzy będą za wszelką cenę twierdzili, że to nie jest ich problem. I wtedy bardzo trudno ustalić,
czyja to jest wina. I okazuje się, że wewnątrz jednej organizacji nagle musimy pokazywać palcami, że to tak naprawdę to jest twoja usługa, która jest problemem. Ja mam na to metryki, mówimy już o takich metrykach działających na produkcji, ja mam na to metryki, które udowadniają, że to jest twój problem, problem z twoją usługą, a nie z moją. I ostatnia rzecz, którą tutaj zawarłem tylko dlatego, że bardzo lubię ten cytat. The internet is running in debug mode. Kojarzycie, o co chodziło? Kto pierwszy powiedział JSON? Żeby było sprawiedliwie, to nie daje ci już wyboru. Tak, chodziło tutaj o JSON, czy właściwie jeszcze wcześniej o XML. I o to, że cały czas gdzieś dane nam fruwają po tym kablu w formacie, który jest czytelny dla człowieka, a nie dla komputera. Co jest, oczywiście ma swoje zalety, ale mimo wszystko jest dość dziwne, że dwa komputery rozmawiają ze sobą w języku, który jest zrozumiały dla człowieka, a nie dla komputera. Gdzieś tam się powoli uczymy, jak to robić, ale nie jest to takie oczywiste. I słysząc o tych wszystkich problemach, jak nadal nie chcemy zostawać z naszym monolitem, nadal twierdzimy, pewnie słusznie, że nie jest to jednak najlepszy sposób napisania oprogramowania, to przychodzi nam do głowy taki pomysł i wreszcie przychodzimy do klubu prezentacji, a nie tylko do wcipkowania i naśmiewania się z systemów, które przecież wszyscy mamy w pracy. Więc Hollywood Principle, mówi wam to coś? Tak, to jest ten pomysł, który na pewno znacie z frameworków do dependency injection, że zamiast my gdzieś tam sobie ręcznie dociągać swoje zależności, to te zależności są do nas wstrzykiwane. Na przykład Springi, CDI-e, cokolwiek sobie tam chcecie. I co gdyby ten pomysł zastosować na jeszcze wyższym poziomie? Na poziomie runtime'u, czyli na poziomie tym, gdzie aplikacje działają. I zaraz dojdziemy do tego, o co chodzi, ale mam nadzieję, że już powoli zaczynacie się domyślać. Więc wyobraźcie sobie taki system, który jest przykładem i który zupełnie źle pokazuje, jak działa rzeczywistość, ja mówię prawdziwa rzeczywistość, który zupełnie źle obrazuje, jak działa prawdziwa giełda, ale przynajmniej jest to jakiś przykład. Więc wyobraźcie sobie, że mamy usługę, która chce nam coś kupić. I ta usługa musi się odwołać do kilku komponentów, bo mamy mikroserwisy i są podzielone bardzo dobrze. Do architektury chyba nie ma się co przyczepić. Komponent bidding, z tego co pamiętam, musi się najpierw odwołać do komponentu prices, żeby się dowiedzieć, jakie są aktualne ceny IBM-a. Wygląda ok. Potem musi się odpytać portfolio, czyli po polsku chyba portfel, żeby wiedzieć, ile my już tych akcji IBM-a mamy i w ogóle jakie mamy, czy nie jesteśmy w konflikcie, whatever. Szyję kompletnie, bo nigdy nie pracowałem w tej domenie, więc mogę się mądrzyć. I na końcu robimy sobie jakąś ewaluację, sprawdzenie ryzyka, czy oby na pewno powinniśmy zrobić taką, a nie inną transakcję, by na końcu już postem, bo jest to aplikacja, jest to operacja nieidempotentna, już postem wysłać żądanie zakupu takich czy innych akcji, albo i nie. I taka architektura jest oczywiście całkowicie synchroniczna, to znaczy w każdej chwili każda transakcja polega na tym, że musimy się kolejno odwołać do iluś systemów, zebrać te dane i dokonać jakiejś operacji. I żeby była jasność, nawet jak użyjemy jakiegoś fajnego frameworku typu takiego, to nadal mówimy tutaj o synchronicznym kodzie, bo co z tego, że one są, że ileś operacji jest zrównoleglonych, jeżeli nadal my wymuszamy istnienie dwóch systemów jednocześnie, żeby dokonać naszej transakcji. Bo popatrzcie, wróćmy do tego rysunku. Jeżeli nie działa którykolwiek z tych komponentów, komponent nie działa, może sieć nie działa, no cokolwiek się może wydarzyć, komponent może być zatkany. Pamiętajcie, że usługa, która nie odpowiada na czas, powinna być przez was traktowana jako usługa niedziałająca. Mało tego, ona powinna być, tak naprawdę to jest dla nas jeszcze większy ból głowy, bo ona nie tylko nie działa, ale może na przykład nie działać, działać wolno, w związku z czym cała nasza aplikacja zaczyna działać wolno i musimy się bawić w te circuit breakery, hystrixy i tak dalej. Więc patrząc na ten rysunek, od razu widzimy, że nasz system, ten nasz malutki komponent nie może działać bez tych po prawej stronie. Absolutnie. Może próbować się bawić w jakieś fallbacki, ale to jest dla mnie takie trochę hollywoodzkie oszukaństwo, gdy czytamy o Hystrixie i mówimy, że jak nie zadziała nam komenda, to tak się delikatnie przełączamy na fallback. To ma działać tak, że jak, wiecie, taki typowy przykład, że jak nam się nie uda pobrać spersonalizowanych rekomendacji, to wciągamy takie lokalne, takie globalne bestsellery. I że to jest lepsze niż nic. No i to może działa wtedy, no ale jaki jest fallback, jeżeli nie znamy ceny akcji? 7? Nie wiemy, nie?
Nie chciałem mówić 42, bo to jest zbyt oczywiste, ale tak. Zresztą chyba właśnie taka jest cena ostatnio. Więc no, jest to jakiś problem i nie możemy sobie poradzić bez istnienia któregokolwiek z tych komponentów. To nas nie ratuje, to jedynie sprawia, że nasz system jest odrobinę szybszy, to znaczy jest tak szybki albo tak wolny, jak najwolniejszy z komponentów, z którymi się komunikujemy. Bo tu mamy jakieś zrównoleglenie, czy to będą futury, czy to będą aktorzy pod spodem robiący requesty HTTP, w niczym się to nie różni. Więc cóż zrobić? Otóż zamiast pytać, my możemy poprosić innych o informacje przed czasem, zanim będziemy ich potrzebowali. I tutaj zabawmy się trochę w architektów. Weźmy ten rysunek, który widzieliśmy przed chwilą i po prostu odwróćmy strzałki. I to odwrócenie strzałek daje nam naprawdę wiele. Spójrzcie, tu się wydarzyło coś fundamentalnego. Bo to bowiem, zamiast pytać się komponentu prices, jaka jest aktualna cena akcji IBM, my mówimy temu komponentowi, ty słuchaj, jak się zmieni cena akcji IBM-a, to ty mi powiedz. OK. Łączymy się jakimś websocketem, czymkolwiek, nieistotne właściwie. I to jest akurat, w przeciwieństwie do całego tego bajdurzenia, które wam sprzedawałem przed chwilą, to jest akurat bardzo zbliżone do rzeczywistości, czyli my się faktycznie takim chamskim, żywym socketem łączymy do giełdy czy do brokera i on nam po tym sokecie po prostu wysyła fixem komunikaty, takim też paskudnym formatem, wysyła nam komunikaty mówiące w czasie rzeczywistym, że zmieniły się ceny akcji. Nikt nie polega na tym, że będzie się odpytywał giełdy, banklera, kogokolwiek, ile aktualnie kosztują ceny, dlatego że zanim dostaniemy odpowiedź, to już będzie po ptakach. My po prostu się łączymy fizycznie naprawdę soketem i po prostu dostajemy ten stream. No ale odejdźmy od tego. Dalej, nie pytamy się już, i to jest ciekawszy przykład, nie pytamy się już o nasz aktualny stan portfela, czyli jaka jest zawartość, ile my mamy akcji i jakich. Zamiast tego mówimy tak, tu jest komponent, który wie wszystko o zawartości mojego portfela. Jak ja wstaję, ja czyli ten komponent bidding, to ja mówię, OK, to wiesz co, jak się coś zmieni w tym portfelu, to ty mi o tym powiedz. Przy czym możemy mu też powiedzieć, żeby mówił również o tych historycznych zmianach, tak od początku świata. Bo my wiemy, że na początku świata nasz portfel był pusty, więc jeżeli zaczniemy dostawać wszystkie zdarzenia, że miesiąc temu kupiliśmy to, 27 dni temu sprzedaliśmy to, plus, minus, to na podstawie tych delt, wiecie, jak w gicie, na podstawie tych delt jesteśmy w stanie dotrzeć do stanu obecnego, po prostu nakładając na siebie kolejne zmiany. Tak samo jak w gicie możemy przeglądać sobie kolejne komity i oglądać, jak coś wyglądało miesiące temu. Nie oszukujmy się, komponent o nazwie risk ciężko by było zrealizować w ten sposób, bo on ma ileś parametrów, które są dla nas jakieś magiczne, więc nie będziemy się pytali komponentu, jaka jest każda możliwa wartość ryzyka dla każdej możliwej kombinacji parametrów. No, świat tak nie wygląda. Ale spoko. Idziemy dalej i na końcu mówimy, ta strzałka musi być w tym kierunku, wysyłamy komendę, cokolwiek by to nie znaczyło, ale ważne jest to, że my już nie robimy żądania do jakiegoś komponentu, tylko wysyłamy komendę. Zaraz sobie opowiemy o tym trochę więcej. I taka architektura daje nam kilka ciekawych zalet. Pierwsza z nich jest taka, że jeżeli przez chwilę nie działa któryś z komponentów, bo jest restartowany, bo nie działa połączenie sieciowe, to w sumie nic się nie dzieje. Bo wiecie, co ma ten komponent po lewej stronie? Ma lokalną bazę danych. W H2, na dysku, w hashmapie, w czymkolwiek. Ale on te dane już ma. I jak ten komponent, gdy ma dojść do transakcji, potrzebuje się dowiedzieć, ile kosztują teraz akcje IBM-a, to on się nikogo nie pyta, bo on to ma w hashmapie pod kluczem ze stringiem IBM. I to wszystko. I to samo co do portfela. On ma w tym jakąś strukturę danych u siebie, może trzymają w bazie danych, ale takiej u siebie lokalnie, może trzymają gdzieś tam, ale on już te dane ma. On w ogóle nie musi wiedzieć o istnieniu komponentów prices i portfolio. I nie musi wiedzieć o fakcie, że one przez chwilę nie działały. Oczywiście może się zdarzyć, że one nie działają przez chwilę, tylko nie działają na przykład 3 dni i nikt nie zauważył, ale o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Więc udało nam się trochę od siebie rozdzielić te systemy i pozbyć się, przynajmniej w dużej mierze, pozbyć się ogromnego problemu, który do wielu osób nie dociera, czyli temporal coupling, czyli takie związanie się systemów, ale nie przez interfejsy, nie przez wspólny kod, tylko przez czas.
bo okazuje się, że jeżeli dwa komponenty muszą działać jednocześnie, żeby działał jeden z nich, to taki rodzaj powiązania jest naprawdę bardzo, bardzo silny. Jeżeli restart jednego komponentu powoduje, że drugi przestaje działać, to znaczy, że ten drugi jest od niego całkowicie zależny. I taka była sytuacja na początku, kiedy wołaliśmy się po HTTP. Oczywiście możemy tutaj bawić się, to jest w sumie konieczne, ale możemy tutaj jakby rozpiąć naszą infrastrukturę, mieć load balancing, mieć różne availability zones, mieć jakiś inteligentny routing, który będzie nas przenosił do instancji, które są bliżej. No, ale to jest złożone, czasem jest konieczne, ale musicie przyznać, że trochę złożone jednak jest. Więc udało nam się troszeczkę te systemy od siebie rozpiąć. Jeżeli coś się dzieje w portfelu, wróćmy do tego obrazka. Jeżeli coś się dzieje w portfelu, to ten portfel sobie coś tam mieli w swojej wewnętrznej bazie danych, w Oracle, w MongoDB, brońcie Panie Boże, trzymać takie rzeczy, ale w czymś tam. Ale gdzieś tam sobie trzyma te wewnętrzne dane i tylko mówi, ok, mi się coś zmieniło w portfelu, bierzcie i słuchajcie tych eventów i kto chce, to sobie będzie ich słuchał i je odtwarzał u siebie lokalnie. On nie musi się już odpytywać tego systemu. W ogóle to jest mniejsze obciążenie nawet na takim klocku, bo jedyne co on robi, to puszcza w świat te eventy w jakiś tam sposób, o tym porozmawiamy za chwilę, i nie obchodzi go ilu ma subskrybentów. Nie musi się martwić, że w pewnym momencie przyjdzie pik i kiedy jest, nie wiem, są święta albo jest godzina, nie wiem, 13 i wszyscy wracają z lunchu, to nagle będzie więcej uderzeń do tej usługi i trzeba ją będzie automatycznie skalować przy użyciu jakichś mechanizmów. Nie, bo każdy komponent już to wszystko, te wszystkie dane ma u siebie, więc on nawet jak przychodzi do niego większy ruch, to on po prostu będzie miał więcej odwołań do concurrent hashmapy. No da sobie z tym radę. No dobrze, ale to nie wszystko, bo nadal istnieje sytuacja, w której nasz pierwotny komponent, ten, który posiada dane, ten po lewej stronie, ten po prawej stronie, coś sobie zmienił w swoim wewnętrznym stanie, opublikował event, my nie działaliśmy. Później my wstajemy, ale on już nie działa, też może się tak zdarzyć, no i ten event nam gdzieś przepadł. Bo tak to mówiłem lekkomyślnie, jakby to niemalże UDP było, które lata po sieci, a tak być nie może, bo pamiętajcie, że nasze zdarzenia w tym momencie są źródłem prawdy. To jest jedyne źródło wiedzy w naszym systemie, jakie istnieje. Nie możemy się już praktycznie odpytać innego komponentu, jaki jest aktualny stan. Jedyne, czym dysponujemy, to jest ten dziennik zdarzeń, który gdzieś tam się przewijał w cyklu życia całego systemu. Więc cóż się dzieje? Wymyślmy sobie kolejny komponent, gdzieś tam stojący po środku, i nazwę sobie ten komponent baza danych eventów. Tak naprawdę to jest taka kolejka, która bardzo długo trzyma eventy. Bardzo długo, czyli na przykład latami. Jeżeli sobie taką kolejkę postawimy na środku, niebezpiecznie zbliżamy się do ESB, ale to już właściwie jakby bliżej już nie będzie. Jeżeli sobie postawimy taki kawał infrastruktury w środku i powiemy każdemu komponentowi, który mamy u siebie, że cokolwiek się u ciebie zmieni, to powiedz tej bazie danych, bo to jest fizycznie twoja baza danych. Nawet swoją bazę danych masz u siebie, ale fizycznie komunikujesz się z innymi właśnie przez ten komponent, więc on jest naprawdę kluczowy. I można to zrobić dobrze. Są brokery, czy są bazy danych, które są i skalowalne, i jednocześnie potrafią sobie z tym radzić. Nie wiem, Kafki można użyć Event Store'a Grega Younga i jego firmy. No, jest sporo takich rozwiązań. Ale tu nie chodzi o to. Chodzi o ideę. W tym momencie te systemy są ze sobą kompletnie od siebie odizolowane. One nawet nie muszą żyć w tych samych godzinach. Jeden może żyć w godzinach 9-17, a drugi może żyć od północy do 6 rano. Bo jeden sobie opublikuje jakieś zmiany, być może zrobi miliony eventów, być może 3, a drugi sobie wstanie wiele godzin później i sobie je odczyta. Oczywiście nie musi tak być, może też te zdarzenia siorbać w czasie rzeczywistym, to zależy od nas. No i znowu Kafka akurat w tym konkretnym przypadku się fajnie sprawdza. Ale zwróćcie uwagę, że teraz ta nasza infrastruktura jest naprawdę odporna na błędy. Właściwie ciężko jest, żeby tutaj coś się nie powiodło. Jedynym SPOF-em, single point of failure, czyli takim miejscem, który sprawia, że jak ono nie działa, to nic nie działa, jest to coś w środku. Ale to coś w środku można partycjonować, można tak samo podzielić na kilka availability zone. To jest jeden kawałek infrastruktury, z którym możemy sobie dać radę. Oczywiście nie udajemy, że on zawsze będzie dostępny i z tym też sobie można poradzić, ale dzisiaj akurat mam mniej czasu, więc nie zdążę. Chyba mam jeszcze 10 minut, prawda?
Dobra. Więc stoi sobie po środku taki komponent, który służy jako nasze medium komunikacyjne. Znowu nie oszukujemy, że wszystko się dzieje przez ten komponent. Czasem musimy wysłać komendę, tak jak widzicie tutaj. I tę komendę też możemy przez jakiś taki, za przeproszeniem, middleware, czyli taki fragment infrastruktury wysyłać, po to, że jeżeli dokonujemy transakcji, to również chcemy się temporalnie, czasowo uniezależnić od tego komponentu stojącego gdzieś po drugiej stronie. No dobrze, mamy tego tyle. Ale jest jeszcze jedna ciekawa zaleta. O wadach będzie za chwilę. Jak powiedziałem, że mamy SPOFA na środku, to kilka osób pokiwało głowami. Bardzo się cieszę. Ale najpierw opowiemy sobie jeszcze trochę o zaletach. Więc zwróćcie uwagę. To jest nasz portfel, który trzyma, pamiętacie, zdarzenia dotyczące wszystkich operacji, jakie się dokonały na naszym koncie. I to nie jest jakaś egzotyczna koncepcja, bo wasze konto w banku to jest taki koronny przykład. Mówi się tak, koronny przykład? Wasze konto w banku jest takim najlepszym przykładem systemu, który nie ma po prostu jednej liczby, która jest cały czas mutowana i zapisywana, czyli saldo gdzieś tam w bazie danych. Wasze konto w banku to jest po prostu sekwencja operacji. Od pierwszej operacji na samym początku, gdy po raz pierwszy wasza karta debetowa została zchargowana i mieliście minus 2 zł, bo jeszcze się nie zorientowaliście, że macie konto w banku, a już naliczyli wam jakieś opłaty. Więc od pierwszej operacji na waszej karcie płatniczej wszystko jest zliczane po to, żeby na końcu dojść do salda. Ono oczywiście jest zdenormalizowane, skeszowane i tak dalej, ale fizycznie źródłem prawdy nigdy nie jest liczba na koncie, tylko zawsze ten dziennik, który jest trzymany od wielu, wielu lat. I teraz pomyślcie, jeżeli patrzymy na te dane od zera, ale nie odtworzymy wszystkich, tylko zatrzymamy się w pewnym momencie, na przykład zatrzymamy się 25 stycznia, to co my dostaniemy? Słucham? Debug mode. Debug mode, też bardzo fajne. Nie wiem, czy mogę jeszcze rozdawać jakieś książki. To musisz sobie dyskretnie wybrać znowu i... Wybieram to lepsze. Nie to lepsze. Dzięki. Więc zwróćcie uwagę, zaraz powiem o debug mode, bo to jest jeszcze ciekawsze, ale zwróćcie uwagę, że po pierwsze, możecie w bardzo prosty sposób odtworzyć stan historyczny swojego systemu, po prostu przestając odtwarzać dane w pewnym momencie. Jeżeli przestaniecie odtwarzać dane w 25 stycznia 2017 roku, to zobaczycie, jaki był stan systemu dokładnie w tym momencie. Nie trzeba się będzie bawić w budowanie jakiegoś specjalnego audytu, w jakieś specjalne mechanizmy, które to robią. Macie to absolutnie za darmo, tak po prostu. Mało tego, ten audyt jest całkowicie przewidywalny, dlatego że innego źródła danych nie ma. Nie będzie takiej sytuacji, że w audycie jest co innego, a stan faktyczny jest inny, bo tak też się zdarzało. I mało tego, to co tutaj wspomniałeś, mamy za darmo debug mode. Debug mode polega na tym, że możemy sobie zgrać eventy z bazy produkcyjnej na bazę lokalną, deweloperską. Jeżeli coś się zepsuło na produkcji godzinę temu albo 3 miesiące temu, to możemy sobie odegrać te same eventy u siebie lokalnie na maszynie i dostać dokładnie taki sam stan bazy, jaki był właśnie wtedy. To jest tak, jakbyśmy się mogli debuggerem zatrzymać kilka miesięcy temu w stanie naszej aplikacji i popatrzeć, co się wtedy wydarzyło. I przy okazji możemy się również cofnąć z kodem do stanu, który był wtedy, bo przecież kod w Gicie działa dokładnie tak samo. OK, to już sobie ustaliliśmy. No dobrze, i ostatnia rzecz, o której chciałem wam powiedzieć z tych dobrych. Znacie aplikację, czy znacie Trello, ale czy może znacie jeszcze Google Docs? Jest tak słaba czcionka, że sam nie widzę, co tam jest napisane. Pocket, Evernote, Endomondo, one wszystkie są tak sprytnie napisane, że nawet jak wasz smartfon jest pozbawiony internetu, to one i tak działają. A jeżeli są napisane naprawdę, to jest akurat banalne, bo po prostu trzeba mieć skeszowany stan u siebie na telefonie. Ale one są tak sprytnie napisane, przynajmniej niektóre z nich, że nawet jak dokonacie jakichś zmian u siebie, gdy nie macie internetu, to te zmiany w magiczny sposób, gdy tylko internet się pojawi, spropagują się na wszystkie inne urządzenia, na serwer, na weba, na tablety i tak dalej. I vice versa. I jak byście mogli do tego podejść w świetle tego, o czym wam mówiłem? CRDT. Hmm? CRDT, tak. Nie o tym mówiłem, ale tak. Natomiast chyba idea jest podobna z tego, co kojarzę, bo to też jest nakładanie na siebie eventów. Chciałem trochę zbagatelizować tę odpowiedź, a potem mnie natknęło, że ona jest...
Tak. Eventy. Zamiast zastanawiać się, w jaki sposób synchronizować lokalną, zmutowaną strukturę danych, którą macie gdzieś na swoim smartfonie, to najprostsze, co możecie zrobić, to zapamiętać wszystkie zmiany w postaci diffów, czyli takich eventów. Dodałem kartę na Trello, przesunąłem ją z jednej kolumny do drugiej, wpisałem coś w komórce jakiejś tam, a potem tylko wypchnąć te zmiany na zewnętrzny serwer i jednocześnie pobrać zmiany, które dokonały się na innych urządzeniach. I czy to się wam z czymś kojarzy? Dokładnie, z mergem. Co znaczy, że mogą się też pojawić konflikty, ale to też jest zupełnie inna historia. Dobrze, więc obiecałem wam porozmawiać jeszcze trochę o wadach, bo one oczywiście też są kolosalne. Podstawowa jest taka, że debuguje się to jeszcze trudniej, chociaż to jest dyskusyjne, bo mówiłem wam, że są pewne ciekawe narzędzia, takie jak odtwarzanie zdarzeń gdzieś tam z produkcji albo cofanie się w czasie, które sprawiają, że to debugowanie jest przynajmniej ciekawe i odbywa się w trochę inny sposób, ale są inne problemy. Podstawowy, który na pewno jest teraz bardzo trendujący, polega na tym, że nasz system nie zawsze jest tak bardzo spójny, jakbyśmy chcieli. Bo jeżeli my wyślemy, jeżeli dokonamy jakiejś zmiany, na przykład w komponencie portfolio, a potem natychmiast odczytamy z naszego tej lokalnej bazy danych w postaci concurrent hashmapy, jaki jest stan naszego portfela, to jest bardzo duża szansa, że do nas jeszcze ten event nie dotarł. Że tamten komponent, owszem, przyśle nam kiedyś to zdarzenie, że właśnie coś się zmieniło w portfelu, bo my modyfikujemy portfel tylko i wyłącznie na bazie tych zdarzeń zewnętrznych. I jest jeszcze bardzo wiele podobnych scenariuszy. Można sobie wyobrazić scenariusz odwrotny, czyli zdarzenie przyjdzie do nas jeszcze zanim lokalna transakcja się u nas skończy. To już jest kompletny kosmos. Osoby, które propagują event sourcing, bo chyba nie nazwałem tej techniki przez całą prezentację, osoby, które propagują event sourcing, mówią często, że to jest OK, że tak działa świat, że świat nigdy nie był całkowicie spójny, że gdy mieliśmy oddalone od siebie biura, no to one też się komunikowały tylko raz na jakiś czas i też asynchronicznie i rozwiązywały konflikty w jakiś ciekawy sposób, ale manualnie. Możesz mi podawać czas? 3 minuty. Jeszcze zdążę coś zakodować. Dobra. Drugi ciekawy problem, z którym można sobie poradzić, polega na tym, że odbudowywanie tych zdarzeń też swoje kosztuje, zwłaszcza kiedy startujecie na nowo i musicie nagle zasiorbać całą historię od wieczności. Są sposoby, żeby sobie na to radzić. Można budować snapshoty, czyli takie okresowe kopie, na przykład raz dziennie albo raz na minutę, w zależności od tego, jak często wasz stan się zmienia. Można też kompaktować te eventy, tak żeby dostawać ich mniej. Jeżeli kupiliśmy akcje, a potem je sprzedaliśmy, no to prawdopodobnie nie musimy o tym wiedzieć, jeżeli interesuje nas tylko stan docelowy. Ale to nie jest koszt, który jesteśmy w stanie pominąć. I chciałem też wam zadać takie filozoficzne pytanie. Czy wyobrażacie sobie internet? Pamiętacie, internet, HTTP, request, response, pracujący w tym trybie. Czy to byłoby możliwe? I też zastanówcie się, dlaczego, od razu podając wam odpowiedź, dlaczego nie jest to najlepszy pomysł. I być może system, z którym pracujecie, też przypomina w jakimś sensie internet, to znaczy ma te same problemy i też nie byłby to najlepszy pomysł, żeby budować go właśnie w ten sposób. Więc jeżeli wyjdziecie z tej brutalnie skróconej prezentacji o 10 minut, ale dałem radę. Jeżeli wyjdziecie z tej prezentacji i będziecie się zastanawiali, i co dalej? No, na pewno nie chcę, żebyście po pierwsze bezmyślnie kopiowali to, co zrobiłem tutaj. Nie chcę też, żebyście bezmyślnie znowu używali REST-a wszędzie, gdzie się tylko da, zapominając o fakcie, że jest ileś tam problemów z nim związanych. Ale chciałbym, żebyście w trochę inny sposób spojrzeli na waszą architekturę i pomyśleli, czy model, czy biznes, który modelujecie, nie jest jednak trochę bardziej asynchroniczny. Bo podałem wam bardzo konkretny przykład giełdy, która od zawsze działa w ten sposób. Podałem wam przykład konta bankowego, które od zawsze działa w ten sposób. I podałem wam przykłady, które nawet nie mogłyby działać w oparciu o taką architekturę. Usłyszałem już jeden oklask, więc to pora kończyć, więc dziękuję wam bardzo. Skoro mowa o use case'ach, to co w Allegro? Chyba mogę powiedzieć o jednym. Więc mamy oferty, czyli to, co sprzedaje Allegro, i mamy usługę, która podaje nam stan oferty.
I ona jest, mogę uczciwie powiedzieć, event sourcowana, to znaczy zbiera eventy z Hermesa, o którym moglibyście słyszeć, nakłada je na siebie i mówi nam, jaki jest aktualny stan oferty, ale można się też dowiedzieć, jaki był stan oferty wczoraj czy kilka dni temu, bo oferta żyje. I to jak najbardziej działa. Ona ma jakąś swoją lokalną bazę i co ciekawe, ona zbiera ileś tam rodzajów tych eventów, agreguje je ze sobą, jakoś tak maszapuje, łączy. I dzięki temu możemy dostać jeden spójny widok pochodzący z iluś tam usług i nie musimy się pytać iluś usług, żeby dowiedzieć się, jak wygląda albo jak wyglądała oferta jakiś czas temu. I to jakoś tam chyba w miarę działa. Działa? Działa. No. Powiedz, że działa, no. Tak? Wspomniałeś o odtwarzaniu historii, tak? Ale jakąś retencję danych musimy mieć? Musimy dane jakoś tam kompaktować. Mhm. Skąd wiemy, że te dane już są gotowe do skompaktowania i że możemy bezpiecznie całą historię ściągnąć do pewnego punktu? Okej, okay, więc pytanie było, skąd wiemy, przede wszystkim pytanie brzmiało, skąd wziąć miejsce na te dane, tak. I jak można jakoś sensownie kompaktować. Więc mówiąc o kompaktowaniu, trochę teoretyzowałem, natomiast bardziej myślałem o takim online'owym scenariuszu, że pytasz, i dane kompaktują się w czasie rzeczywistym, ponieważ wiedzą, że nie potrzebujesz pełnej historii, więc można pójść trochę na skróty. Natomiast szersze pytanie dotyczy retencji. Mogę odpowiedzieć dwujako. Czasem retencję dyktuje ci ustawa, bo musisz trzymać jakieś dane przez określony czas. Czasem ty nie chcesz, czasem chcesz mieć nieskończoną retencję, bo gdybyś pisał normalny system, to i tak chciałbyś mieć pełen audyt, więc i tak chciałbyś wiedzieć, co się wydarzyło z daną encją od początku wszechświata, czyli tam od 3 lat, czy od ile istnieje system. A można też sobie wyobrazić, że no jednak usuwasz tę najstarszą część historii i wtedy znowu, no jakby sam musisz dokonać wyboru, od którego momentu usuwasz, natomiast nie możesz tak po prostu usunąć tych eventów, tylko musisz pamiętać, jaki był stan po odegraniu tych eventów, czyli musisz zapamiętać snapshot, migawkę danych, tak żeby wiedzieć, że 3 lata temu obiekt miał taki stan, nie wiemy, co było przedtem, ale możemy odtworzyć, co było potem, co jest jakimś tam kompromisem. I to jest do zrobienia, tak czy inaczej. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Tak. No, dzięki. I to chyba tyle. Dziękuję wam bardzo. Nazywam się Maciej Aniserowicz, przyjechałem do was dzisiaj z Białegostoku i moim pseudonimem na dziś jest ten koleś, który stoi między wami a Kevlinem. Więc będziemy zaczynać. Ja z Javą miałem do czynienia ostatni raz po raz z 12 lat temu. Napisałem jeden system bankowy na zaliczenie na 3 roku, więc nie mam dla was nic o Javie. Jest coś bardziej tak zwanego miękkiego, czyli o produktywności. Jako że o produktywności będzie mowa, to muszę się przedstawić tak trochę szerzej niż zwykle to robię, żeby było wiadomo, że wiem, o czym mówię. Toż mam 2 wcielenia. Jedno z nich to tak jak prawdopodobnie większość z was tutaj, pan od komputerów. I jako ten pan od komputerów, to jest właściwie moje całe życie, można powiedzieć, był taki czas, że mogłem o sobie powiedzieć, że pracuję w firmie Ultrico białostockiej na większość etatu. Oprócz tego do dziś jeżdżę z firmy Bottega ze szkoleniami, jestem, można powiedzieć, trenerem part-time. Dodatkowo prowadzę blog devstyle.pl od prawie 10 już lat. Oprócz tego jestem prelegentem, staram się raz w miesiącu gdzieś wystąpić, akurat w marcu wyjdzie mi chyba z 7 czy 8 aż prezentacji, więc to tak trochę eskalowało. Oprócz tego mam podcast, który nazywa się devtalk.pl, to jest programistyczny głos w twoim domu, w waszym domu. Szczególnie jak w Toruniu to reklamowałem, to w sumie ludzie się tam nie śmiali. Jestem jednym z liderów białostockiej grupy .NET. Zajmuję się organizacją prelegentów, noclegu dla nich, pokryciem kosztów przejazdu i tak dalej, więc gdyby ktoś chciał, to bardzo do nas zapraszamy. Nie musi być temat .NET-owy, może być również temat Javowy. Dla prelegentów zawsze znajdzie się malutka flaszeczka bimberków po dzięce, bo to w końcu Białystok. Jestem jednym z współorganizatorów konferencji Programistok, Gitpool. Możecie kojarzyć nasz teledysk gangsterski, który w jesienią miał jakieś 500 000 obejrzeń w całym internecie. Zdarza mi się napisać jakiś artykuł do prasy branżowej. Jakiś czas temu udało mi się nawet wbić jako temat numeru w magazynie Programista.
Poza tym jestem organizatorem konkursu Daj się poznać, który być może części z Was jest znajomy, części nie. Jeżeli nie, to zachęcam do zapoznania się dajsiepoznać.pl. Już prawie 1000 osób w nim startuje, rejestracja kończy się w niedzielę i nie mam czasu, żeby powiedzieć o nim cokolwiek więcej. Snapchat to za starzy jesteście. Wystartowałem 3 tygodnie temu z kanałem na YouTubie, gdzie codziennie publikuję nowy vlog kierowany do juniorów. Tam się zebrało ponad 2000 komentarzy już, więc proszę juniorów o zadawanie więcej, a starsze osoby, żeby tam może czasem weszły i pomogły odpowiadać, bo nie wyrabiam. To nieważne, Microsoft. I to było moje wcielenie pierwsze. Mam też wcielenie drugie, jestem tatą tej księżniczki. I się okazało, że tatowanie tak mi się bardzo spodobało, że stało się moim drugim hobby. Hobby, którego poszukiwałem właściwie przez całe życie, od kiedy włączyłem komputer po raz pierwszy. I znalazło się takie. Jak to z każdym hobby u mnie bywa, lubię to przetłumaczyć trochę na zero-jedynkową postać, więc założyłem bloga perspektywataty.pl, bo miecz rodzicielstwa ma 2 ostrza. Właśnie wtedy czytałem sobie Wiedźmina. Ten blog mi się znudził, ale nie chciałem tak zostawiać tego rozgrzebanego tematu parentingów, więc zrobiłem taki system parentingowe.pl. Polska blogosfera parentingowa w jednym miejscu. Tam jest teraz ponad 500 blogów parentingowych zagregowanych, z czego ze 3 są niezłe. Kolejne 500 czeka w kolejce, ale jako, że to ratio dobrych do słabych jest tak słabe, to po prostu nie dodaję kolejnych. Ale sobie jest, działa nadal, jest to największy portal, mimo tego, że od 1,5 roku go nie dotykałem. I nie mówię tego wszystkiego, żeby jakoś się chwalić, tylko żeby pokazać, że można, mając te 24 godziny w dobie, zmieścić tam naprawdę sporo. I wiem, że też wszyscy wychodzicie poza te wymagane minimum, bo inaczej by was tutaj nie było, ale wydaje mi się, że każdy, jak się tak bardzo świadomie zastanowi nad tym, jak wykorzystuje czas, może dojść do wniosku, że być może ten projekcik, który bardzo chciało się zrobić od zawsze, że może nie trzeba czekać na emeryturę z nim, tylko da się może zrobić już dziś. I o tym właśnie sobie porozmawiamy, bo kilka lat temu, 5 lat temu, nie miałem jeszcze dziecka, więc nie miałem bloga parentingowego, tego portalu parentingowego, nie prowadziłem szkoleń, nie byłem prelegentem, nie miałem podcasta. Właściwie miałem tylko pracę i blog. I teraz mi się wydaje, jakbym wtedy był cały czas na wakacjach, a mimo to życie mi tak przeciekało przez palce, nie miałem kompletnie nad nim kontroli, nie wiedziałem, co się dzieje. Cały czas w takim trybie gaszenia pożaru działałem, aż ktoś niechcący trafiłem na takie szkolenie, taki warsztat półdniowy z metodyki GTD, czyli Getting Things Done. To był taki warsztat 3-4 godzinny, gdzie koleś pokazał, w jaki sposób można organizować sobie czas i życie, i dla mnie to wtedy było objawienie. To kompletnie zmieniło moje życie, mimo tego, że ta książka nie jest moim zdaniem jakaś genialna. Prawdopodobnie większość z was tę książkę kojarzy, ale widzę, że koleś nie pisze do mnie. Więc przeczytałem i jako, że nie jestem wyższą kadrą menedżerską, czyli targetem tej książki, to jak w sumie lubię robić, przetrawiłem to po swojemu i wyszło mi Getting More Done. I jak pomyślałem o tym więcej i więcej i więcej, to się okazało, że mam taki że mam taki cały proces właściwie w swoim życiu i w swojej głowie, który polega na tym, że rzeczy nagle się robią w dużej mierze same. Jak zacząłem sobie nad tym dumać, właściwie dumałem nad tym latami, to się okazało, że wszystko w moim życiu i w waszym prawdopodobnie też przepływa przez taki flow. Workflow jest bardzo w świecie Microsoftu popularne słowo. Tutaj ten flow to jest 5 liter kolejnych alfabetu. MNOPR. Myśl, notuj, organizuj, planuj, rób. I przez ten cały, i przez taki ten lejek, się o sprzedaży naczytałem ostatnio, przepływa wszystko. Wszystko, co się robi, albo to, czego się nie robi, i przepływa albo świadomie, albo nieświadomie. Myśl, notuj, organizuj, planuj, rób. I z tego wszystkiego najważniejsze jest myślenie. Bo żeby cokolwiek zrobić, albo żeby tego nie zrobić, trzeba to najpierw wymyślić. Więc jak to jest z tym myśleniem? Z doświadczenia ogólnie bardziej oglądania prezentacji niż prowadzenia wynikło mi, że jak się rzuci jakikolwiek cytat na taką smutną przyrodę z drzewami, to tak głęboko on wygląda, więc to jest taki głęboki cytat. Efektywne myślenie wymaga pustego umysłu i czystego sumienia. I to jest cytat ze mnie, a mimo to jest nadal głęboki. Bo jeżeli nie mamy ani czystego sumienia, ani pustego umysłu, to się okazuje, że nasz mózg w taki tryb wpada, który prawdopodobnie wszyscy znacie. Czyli ciągłe myślenie o tym samym. Są jakieś badania mówiące, że człowiek ma 7 slotów w głowie i że może myśleć na 7 tematów jednocześnie.
Ja tego nie kupuję. Ja wiem, że ja mam maksymalnie jeden taki slot. Moja żona ma momentami dwa. Siedem. Nawet gdybym miał siedem, to szkoda byłoby czasu na takie rzeczy jak muszę kupić mleko, albo muszę zadzwonić do dentysty, albo kumpel polecił mi książkę, muszę ją przeczytać. Takie myśli natrętne, one wracają ciągle i ciągle i ciągle i kradną naszą energię życiową. I to jest właśnie to to jest właśnie ten niepusty umysł. Coś z tymi myślami wypada zrobić. Z kolei czyste sumienie brudzi się, jak zrobimy coś takiego niedobrego. Na przykład kiedyś ktoś mi zarysował samochód i uciekł. Następnego dnia ja komuś zarysowałem samochód, pewnie innej osobie, no bo jakie jest prawdopodobieństwo, że tej samej, tym bardziej, że to było... Pomyślałem sobie, o, się odgryzę losowi. I no też uciekłem i byłem... Bardzo mnie to gryzło, szczególnie jak się okazało, że akurat tam był monitoring. I to mi nie... True story, to mi nie dawało spokoju tak bardzo, że po pierwsze od tamtej pory już tak nigdy więcej nie zrobię. Po drugie tam kolesiowi zapłaciłem, przeprosiłem się, kajałem. I wtedy zrozumiałem, że po prostu trzeba być w porządku człowiekiem, żeby móc ze swoim życiem iść jakoś do przodu. To jest to czyste sumienie, nie robić... Nie robić złych rzeczy, o tak. I z kolei jeśli chodzi o pusty umysł, to jest na to też sposób. Czy ktoś z was poznaje, co to jest? Myśl od siebie, tak. Chyba najłatwiej wygrana książka w twoim życiu chyba? Nie, ale... Ty wygrałeś? No to co ja zrobię? Okej. Okay. Tak, to jest myśl od siebie z Harry'ego Pottera i polega działanie tego naczynia na tym, że jakiś stary dziad staje, przykłada sobie pałkę do głowy i tak chlasta w tą wodę i głowa nagle jego jest pusta, bo myśli pływają sobie tutaj. I dobra wiadomość jest taka, że my nie mamy co prawda takiej chrzcielnicy magicznej, ale też możemy to zrobić. I akurat to się wywodzi bezpośrednio z Getting Things Done. Zrobiłem taki proces i każdemu bardzo polecam. Polega to na tym, że siadamy sobie przy biurku, musimy mieć 6-7 godzin wolnego tylko dla siebie. Więc najlepiej albo na weekend wyrzucić rodzinę z domu, albo sobie wziąć po prostu urlop w środku tygodnia, żeby nikt nie przeszkadzał. Siadamy, bierzemy gruby plik małych karteczek, takie nawet żółte, przylepne, to są nawet za duże, można je na pół, jak ktoś jest zbyt oszczędny. Siadamy i każdą myśl, jaka w naszej głowie się pojawia, spisujemy na karteczkę. To jest taki kompletny backup nas z tego dnia. Ja to zrobiłem te 5 lat temu właśnie, czy może już nawet więcej niż 5. I czasami sobie te karteczki przeglądam, ich się pojawiło ponad 200. I tam były takie rzeczy jak muszę posprzątać kocią kuwetę, bo naprawdę wtedy musiałem, ale nie wstaję, nie sprzątam, tylko zapisuję. I tak co 10. karteczka mniej więcej to było, że kocia kuweta jest do posprzątania. Inna karteczka była, że muszę naoliwić drzwi od lodówki, bo żona mi mędzi o tym od kwartału, a wiadomo, niech przypominaj facetowi, on w końcu to zrobi, nie trzeba mu suszyć głowy co pół roku. Na karteczkę. Ale tam nie były tylko takie rzeczy codzienne, ale na przykład marzenie, że chciałbym mieć kiedyś Mazdę RX-8, tak jak mówiłem, dawno było, i pojechać nią do Rumunii. I na karteczkę. Nie po to, żeby ukradli, tylko po prostu tam jest podobno ładnie. Tam było coś takiego, że akurat to był dla mnie trudny czas, bo miałem ślub za kilka miesięcy, a akurat jedyny mój klient, z którym wtedy współpracowałem, był mi winny 35 tysięcy, się zawinął, zamknął firmę, uciekł do Szwecji. Kasy do dziś nie odzyskałem i to też było na kilku karteczkach. Na tych karteczkach było dosłownie wszystko. I taki kompletny, całkowity, 100% backup, jak skończyłem pracę po tych 6 czy 7 godzinach, okazało się po pierwsze, że wow, jak ten mózg dziwnie pracuje, po drugie, ale mnie kurde boli bania, a po trzecie, jak tu pusto. Takiego uczucia nie miałem nigdy, jak się wystarczająco długo wyrzuca te myśli na te karteczki, to się okazuje, że mózg w końcu przestaje wrzucać nam tam rzeczy kolejne. I te wszystkie jeden slot miałem wolny na coś. I od tamtej pory staram się tak mieć cały czas, że rzeczy takie doczesne, czy takie rzeczy, które wracają cały czas do mnie, żeby ich się po prostu pozbyć z głowy, bo one są niepotrzebne tam. Jeżeli się ich pozbędziemy, to nie jest proste, ale tak jak mówię, każdemu polecam, to jest wymagane, żeby pójść dalej. Jak się to zrobi, to wtedy można w pełni wykorzystać takie zjawisko jak jałowy bieg mózgu. Nasz mózg pracuje cały czas, jak przestaje pracować, to jesteśmy już kaput. Nawet jak śpimy, to mózg pracuje. Jak jedziemy windą, to mózg pracuje. Jak stoimy na czerwonym świetle, mózg pracuje. Czekamy w kolejce do lekarza, czekamy w kolejce w sklepie.
odkurzamy, bierzemy prysznic, cały czas coś tam się dzieje. I co tam się dzieje zwykle? Mleko, dentysta, książka. A jak nie ma takich rzeczy i mózg takich rzeczy nie wrzuca nam do głowy, to się okazuje, że dzieją się rzeczy magiczne. Bo bez żadnego dodatkowego czasu pojawiają się w głowie tak zwane olśnienia. I te olśnienia to może być albo nowy pomysł, który przychodzi do nas kompletnie za darmo, albo rozwiązanie problemu, które przychodzi do nas kompletnie za darmo. I przez za darmo chodzi mi cały czas o to, że to jest w czasie zerowym, bo nie mamy dedykowanego czasu na to. Po prostu rzeczy przychodzą same. Tak jak mówiłem, mam swój podcast i pewnego dnia sobie siedzę koło północy, piję sobie wino, oglądam sobie Obcego, standardowy relaks weekendowy i nagle w połowie filmu jakiś głos słyszę taki w głowie. Ty słuchaj, ty masz podcast. Jest tyle konferencji w Polsce. Weź nagraj odcinek dedykowany o tych konferencjach z organizatorami tych konferencji. I byłem w szoku, przez 2 minuty nie wiedziałem, co zrobić. W końcu wcisnąłem pauzę, usiadłem do komputera, powysyłałem maile. W kolejnym tygodniu nagrałem odcinek, który był bardzo ciepło przyjęty. Nie myślałem nad tym ani chwili. Pomysł przyszedł do mnie sam. Taki głos po prostu z góry. I to było coś niesamowitego. I takie olśnienia pojawiają się bardzo często. Teraz jechałem z Białegostoku do Warszawy, akurat dziś było prawie 4 godziny, jakieś były 3 wypadki po drodze. Pomysłów miałem w tym czasie ze 20. Sobie leci Manson w tle, ja sobie jadę albo sobie stoję, pomysły przychodzą. I to jest niesamowite po prostu, naprawdę zero czasu potrzeba i każdy jest tak mega kreatywny, bo ja kiedyś nie byłem kreatywny w ogóle, teraz jestem bardzo i wiem, że to jest tylko i wyłącznie dzięki temu, dzięki takiemu treningowi. Jak się wytrenujemy, to się może okazać, że olśnienia chodzą stadami. I przyjdzie do nas jedno, przychodzi zaraz drugie, puka trzecie, pach, pach, w ciągu 10 minut mamy plan, kurde, na całe życie, aż do emerytury. I to jest coś, co bardzo polecam, jak już takie jedno olśnienie się chwyci, to żeby się nie rozpraszać, myśleć sobie dalej, niech ten mózg sobie tam krąży, zaraz przyjdą kolejne. Ale co z tymi myślami trzeba zrobić? No trzeba je oczywiście zanotować, żeby ich nie trzymać w głowie w tym naszym slocie jednym. To jest człowiek witruwiański, pewnie każdemu z was znany. On jest przedstawiany jako człowiek idealny, ale to nie jest człowiek idealny, on może ma ręce jak trzeba i nogi i coś tam, ale ogólnie on nie bardzo jest w stanie myśleć o rzeczach tak, jak myślą kreatywne osoby, bo on nie ma gdzie tego zapisać i brakuje mu czegoś do zapisu. I notowanie ogólnie jest bardzo, bardzo istotne. Ja sam swojej głowy nie ufam. Szczerze mówiąc, to jak czegoś nie zapiszę, to zapominam to po 7 sekundach jak złota rybka. I z mojego doświadczenia wynika, że ludzie mają podobnie. Byłem ostatnio w jakiejś burgerowni z żoną. Przychodzi kelnerka, mówię 2 burgery i 2 razy frytki. Ona okej, dziękuję. Ja mówię, ale czy pani nie zapisuje? Nie, 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 my nie zapisujemy tutaj. No i co, przychodzi 2 burgery bez frytek. Taka banalna sprawa. Z kolei kiedyś pracowałem w jednej firmie, gdzie project manager bardzo był zafascynowany tym tematem, tak jak ja swego czasu. I rozmawiałem sobie kiedyś przy kawie i opowiada mi o jakiejś książce, że bardzo warto ją jest przeczytać. No to mówię, to weź mi ją przynieś. On wyciąga jakąś listę, czy telefon, czy jakąś kartkę i wpisuje sobie, przynieś książkę taką i taką. I ja wiem, że on mi ją przyniesie. Ja wiem, że ja nie muszę mu codziennie mędzić maili, wysyłać, gdzie książka, aż w końcu machnę ręką. Ja wiem, że on w końcu, jak nie jutro, to pojutrze. Jak nie pojutrze, to może nie było go w domu. Jak nie pojutrze, to może za tydzień. I w końcu przyniósł. Ani razu nie musiałem się o to przypominać. I po prostu uwielbiam coś takiego, że fire and forget. Wiem, że ktoś zajmie się tym, a nie, że ja muszę pilnować cały świat dookoła. To jest właśnie moc notowania. Ale te notatniki, te notatki mają tak naprawdę 2 cele. Pierwszy jest taki, żeby mieć pustą właśnie głowę, a drugi jest taki, żeby te nasze myśli były gdzieś skatalogowane odpowiednio. I skatalogowane odpowiednio dla mnie to oznacza, że po pierwsze muszę mieć je wszędzie ze sobą, po drugie jak zgubię, to że nic się nie stanie, po trzecie, żeby były w miarę bezpieczne, dlatego też nie używam notatników ręcznych, chociaż akurat moje pismo jest takie, że to jest najbezpieczniejsze szyfrowanie, jest write only, ale dzięki temu, że ja to mam gdzieś, akurat ja używam OneNote'a, jedno z 2 oprogramowań, które Microsoftowi wyszło, używam tego, więc mogę się moją refleksją podzielić z każdym na każdy temat, o jakim pomyślałem i który tam umieściłem. Eksportuję do jakiegoś tam PDF-a, wysyłam i tyle. I notowanie polega na tym, żeby umiejętnie kategoryzować te notatki w 3 pojemnikach.
Okej, coś się pomieszało. To nieważne, bo kurde, mało czasu. Tutaj jest kasa. Kasa, chodzi o to, że głowa moja i głowy wasze są generatorami pieniędzy. Już abstrahując od jakichś wyższych idei, po prostu za myślenie zarabiamy kasę. Jeżeli zarabiamy kasę, to po co kasę, która do nas sama przychodzi z naszych głów, wywalać na śmieci, skoro można je wywalić do OneNote'a? Nie wiadomo, czy się przyda teraz, czy może kiedy indziej. Ja w tym OneNote'cie trzymam bardzo, bardzo dużo. I jeżeli będziemy tylko myśleć i notować, a nie będziemy organizować tych notatek, tam refaktoring też jest potrzebny, to nie będziemy wiedzieli, w co ręce wsadzić. Po prostu będziemy mieli dużo tekstu, mało myśli i za dużo nam to, szczerze mówiąc, nie da. I żeby to miało właśnie ręce i nogi też, to potrzebne są trzy typy pojemników na te notatki. Pierwszy typ to jest podstawowa podstawa, czyli jakaś lista to do. I o tym można poczytać też w Getting Things Done, o tym można poczytać wszędzie w internecie, do tego jest masa software'u. Co jest bardzo ważne, to to, że ten system, który byście opracowywali, ma się dopasować do was, a nie wy do systemu. Ja przeczytałem sobie to GTD, tam jest napisane, zrób listę do rzeczy do zrobienia w domu, listę telefonów do wykonania, listę rzeczy do zrobienia w garażu, listę rzeczy na przyszły tydzień, listę taką, taką i taką. Ja te listy porobiłem i kurde, puste. A wszystko mam na jednej liście to do, bo nie wiem, gdzie mam to przyporządkować. I miesiące mi zajęło uzmysłowienie sobie, że to jest okej. Po prostu David Allen wymyślił listy dla siebie i dla wyższej kadry menedżerskiej, a nie dla mnie. Mało tego, tak by the way, dowiedziałem się dopiero kilka miesięcy temu, że on nie ma dzieci. I kurde, napisał książkę o produktywności. Nie wiem, jak to... Co on w ogóle wie? Więc jak mamy wiele tych list, to się może okazać, że już na tym etapie życie zacznie się zmieniać. Ja na przykład, jak zacząłem się tym w ogóle bawić, to był taki czas, że właśnie taki mówiłem, ja miałem swój ślub, więc w tym czasie moi znajomi też brali te śluby. Ja jestem programistą, więc mam jeden garnitur, w którym chodzę tylko na pogrzeby i na wesela. I problem zawsze był taki, że wracam z tego wesela w sobotę, garnitur o tak, do szafy. I sobie leży, zapominam o nim. Potem przychodzi kolejna sobota, muszę iść na wesele. O Jezu, może nikt nie zobaczy. Od kiedy zacząłem robić te to-do listy, się okazało, że ja wychodząc na wesele, dodaję sobie od razu na listę zawieść do pralni garnitur. I ja oczywiście wracam w takim samym stanie z tego wesela w tę noc. W niedzielę dochodzę do siebie, w poniedziałek już normalne działanie się rozpoczyna. Patrzę na listę, o faktycznie, kurde, muszę z garnitur do pralni zawieść, zawożę. I ten problem zaczyna się trochę zredukować, takim nieogarnięciem ogólnie życiowym. Drugi typ pojemnika to jest kalendarz. I kalendarza prawdopodobnie każdy używa. Też używałem kalendarza od kiedy pamiętam. Problem był taki, że ja używałem kalendarza do wszystkiego. I wiem, że wiele osób, w tym moja żona, używa kalendarza do wszystkiego. Podczas gdy kalendarz to nie jest narzędzie do trzymania wszystkiego. Kalendarz to jest narzędzie do trzymania, jakby ktoś się kurde nie domyślił, rzeczy, które mają datę i czas. Inne rzeczy tam po prostu nie pasują. Więc rachunki jakieś wizyty u lekarza, jakieś właśnie prezentacje i tak dalej, to wszystko w kalendarzu. Ale rzeczy do zrobienia są na listach do zrobienia, a nie w kalendarzu. Jaki problem z tego wynika, to jeszcze zaraz powiem. I co istotne, tutaj też mamy wiele kalendarzy. Ja mam kalendarz jeden swój, jeden dzielony z żoną, jeden prezentacyjny, jeden blogowy, jeden podcastowy. Jak któryś mi potrzebny jest dodatkowy, to ja go sobie dodaję. Jak nie, to usuwam. Więc ten system dopasowuje się do mnie cały czas. Bez jaj. Okej, i jeśli chodzi o trzeci typ pojemnika, to jest notowanie. Tam ja osobiście notuję prawie że wszystko. Tam są moje, kurde, nawet sny. Tam jest napisane, dlaczego przez długi czas jeździłem Hyundaiem, a nie BMW. Tam jest napisane była notatka, dlaczego nienawidzę swojego komputera. Każdy programista kocha wybierać nowy sprzęt, ja to znienawidziłem za którymś razem, bo ile można tracić czasu. Więc przez 2 czy przez 3 lata używania poprzedniego komputera po prostu dopisywałem sobie sukcesywnie, co mnie wkurza w tym gównianym sprzęcie. Po 3 latach na szczęście się zepsuł i kupienie nowego, który jest lepszy, ale niestety niewiele, zajęło mi godzinę raptem. Miałem checklistę, co musi być innego w komputerze. Ludzi zapytałem na blogu, dostałem 100 komentarzy z rekomendacjami, na przykład trzeci komentarz mieścił się w moim budżecie, zamówiłem i spokój. Whisky w tym pomaga, szczerze mówiąc. Tam są też takie rzeczy jak pomysły na prezenty. Siedzę sobie z żoną, oglądam, znacie może pani Gadżet na TVN Style, tam jakieś kapcie z bowolej skóry. Żona mówi, o, a ja, o, do telefonu, hyc, hyc.
Mam, dzięki pani gadżet, prezenty na kolejne jakieś kurde 2 lata. Rocznice, imieniny, urodziny. Pojutrze jest dzień kobiet, to mnie prezent już w piwnicy dawno stoi. Więc to daje bardzo dużą moc nad ogólnie rzeczywistością. Jak już mamy to poorganizowane, to trzeba zaplanować, żeby wiedzieć mniej więcej faktycznie, co będziemy robić, do czego chcemy dążyć. I w planowaniu najważniejsze jest to, żeby nie dać sobie za mało, bo wtedy jesteśmy znudzeni i się rozleniwiamy, a to jest bardzo smutny widok, sam taki miałem, więc wiem. Albo weźmiemy na siebie za dużo, nie zrobimy nic, wyleci nam wszystko z rąk i będziemy po prostu zdemotywowani, bo nie daliśmy rady. I to jest smutne. Więc ustalić to trzeba sobie jakoś samemu wycyrklować, ale nawet jak się nie uda, to trzymać się takiej zasady. Time is on my side. Nie dziś, to jutro. Nie uda się jutro, to się uda za tydzień. Nie uda się za tydzień, to spróbuję za rok. Nie uda się za rok, no to kurde, może to po prostu jest nie dla mnie. Tylko ja pierwszy raz pomyślałem, żebym chciał występować na scenie jakiejkolwiek 12 lat temu. W 2006 czy 2007 roku pierwszy raz to zrobiłem i myślałem, znaczy nie tyle myślałem, co po prostu się rozpłakałem wieczorem. Nie spałem ze 2 noce przed, 2 noce po. Zrobiłem sobie kilka lat przerwy. Próbowałem znowu, znów się nie udało. Za trzecim razem jakoś zaskoczyło i teraz mogę wyjść i nie będę płakał w drodze powrotnej, wręcz przeciwnie. Jak chciałem zrobić podcast, ja wiedziałem 3 lata przed pierwszym odcinkiem, że ja to chcę zrobić. I jak nadszedł ten czas, że faktycznie zaplanowałem sobie, ok, siadam, nagrywam, miałem gotowe nazwę, miałem gotowy ten tagline, programistyczny głos w twoim domu, miałem gotowy dżingiel, którego szukałem swego czasu trochę i ja na ten podcast przez te 3 lata poświęciłem w sumie ładnych parę godzin, ale rozbite na 3 lata dodało w przybliżeniu 0. Więc za darmo miałem wszystko, łącznie z domeną, z szablonem na WordPressie, brakowało mi tylko treści. I tę treść po prostu sobie dograłem, jak nadeszła pora. Więc jeśli się nie udaje, albo jeśli nie masz czasu, to trzymaj to w tym OneNote, te wszystkie swoje przemyślenia, to się może kiedyś przyda. A jak nie, no to w internecie miejsca wystarczy, nawet na pomysły, które nigdy nie będą zrealizowane. Taki smutny kąt wielki. I wreszcie czyli robienie. Część po pierwsze najprostsza, po drugie najtrudniejsza. Najprostsza, ponieważ wiemy, co chcemy zrobić, z kim i dlaczego, ale najtrudniejsze, bo trzeba wreszcie tutaj mieć czas i w końcu to zrobić. I tutaj bardzo pomagają te listy, o których mówiłem wcześniej. To jest wykres mojego dnia, to czarne, aż wyszło poza ekran, to jest sen, bo tego kiedyś nienawidziłem, dopiero do mnie niedawno dotarło, że to jest przydatne. I sobie śpię, się budzę, tu białe to tego nie ruszać, bo tam jakiś, nie wiem, prysznic czy coś, tu za dużo się nie da zrobić. Czerwone to jest praca, białe to jest jakiś powrót do domu, zielone to jest czas z żoną i z córeczką, potem one idą spać i ja mam żółty czas i zawojuję tu świat, te godzina, półtorej, zrobię coś. Przychodzi ten czas, a tu kurde kuwetę posprzątać, a lodówkę naoliwić, faktury wystawić, na maile poodpowiadać i nic. Potem tylko już znowu w kimę i to zły, bo tyle chciałem zrobić, a nie zrobiłem nic. Bardzo wiele się zmieniło, gdy uświadomiłem sobie, że mój dzień tak naprawdę wygląda w taki sposób. No śpię to śpię, coś tam się może mieli, jak faktycznie z głową pustą poszedłem spać, ale w drodze do pracy, w pracy, czekam aż coś się kompiluje, z Java jest .neta, więc mniej więcej mamy te same problemy, że testy idą pół godziny. Robię commit, czekam na jakiś code review, niech to będzie nawet 2 minuty. To co robimy w ciągu takich 2 minut w pracy? Facebook, dokładnie. Bo nie wiemy, co możemy zrobić innego. Zanim byśmy wymyślili, a ja miałem zadzwonić tam, to te 2 minuty miną, te lampka się zapali zielona albo czerwona, że build nie przeszedł i trzeba do roboty wkierać z powrotem. A się okazuje, że jak mamy te listy, to jak mam teraz taki czas, chwilę, że na coś czekam, to nie musi być pół godziny, to może być naprawdę minuta. O kurde, fakturę wystawić. Minuta wystarczy. Dzięki czemu, jak to wszystko tak przeszło, cała praca, w czasie której bym wchodził na fejsa, a tak mogę zrobić coś, co i tak muszę zrobić. Jak pracuję w domu, to i lodówkę na oliwie przy tym jakimś dłuższym bildzie. Potem z żoną i z córką też nie siedzimy non-stop dupa w dupę, tylko coś można odejść, zrobić czasami. I się okazuje, że jak one idą spać, to ta żółta część naprawdę jest dla mnie. I ja wtedy naprawdę mogę, kurde, zawojować świat w ciągu tej godziny, półtorej. Ale problem jest taki, z tym wieczornym robieniem czegoś, że często jakiś tu filmik, tu browarek i niestety nic nie wychodzi, mimo tego, że jest wszystko zrobione wcześniej.
I tu jest taka zasada dwóch minut tak zwana, że jak coś wpada do waszej, do waszej wiadomości i będzie trwało krócej niż dwie minuty, to robicie to od razu. I kiedyś jak ja zaczynałem przygodę z tym całym systemem, to postanowiłem sobie, że to będzie zasada, której się będę trzymał bardzo. Wtedy miałem, tak jak mówiłem, tylko kalendarz i się okazało, że ja w moim kalendarzu miałem wpis umówić się do dentystki. Nienawidzę dzwonić i nienawidzę chodzić do dentystki. Więc spojrzałem w historię tego wpisu w kalendarzu, się okazało, że go przesuwałem na poniedziałek, na wtorek, na piątek, na środę, na piątek znowu, przez 13 miesięcy. Kurde, przecież to jest chwila, pół minuty i zrobione. Dzwonię do tej dentystki, umówiłem się, zachodzę do niej. Ona mówi, Maciek, coś cię dawno nie było. Mówię, no 13 miesięcy się spóźniłem, przepraszam bardzo. Siadam na fotel, ona mi tam grzebie i mówi, no patrz, i jeszcze miesiąc i byśmy rwali, a tak tylko kanałowe. Więc w ciągu pierwszego dnia czy kilku dni używania tej metody zaoszczędziłem zęba. Działa. Ale można też zrobić coś takiego. I zamiast robić coś wieczorem, to robić coś rano. I to daje takiego powera, jak wstajecie z rana, rodzina śpi na Twitterze, pusto na fejsie, pusto, sąsiedzi kurde śpią, ciemno na osiedlu, a wy wstaliście. Już samo to wstanie daje takiego powera, że po prostu naprawdę można zrobić bardzo, bardzo dużo. Kluczowe, żeby nie robić wtedy rzeczy związanych z pracą. Wstajemy, robimy coś, ale jak wstać o tej piątej, że ja wstawiałem o 4:40 swego czasu. Takie w sumie dwie porady. Pierwsza to budzik położyć poza zasięgiem ręki, a druga to przed pójściem spać ze 3 szklanki wody wypić. Wtedy budzik zadzwoni, nie ma wyjścia, trzeba wstać. A jak się wstało, to wygraliśmy, bo najgorsze są te pierwsze 2 sekundy po przebudzeniu. Wtedy taki mongol jest, jak chcę spać. Wystarczy wstać i jest wygrana. Jak wyszliśmy z sypialni, a raczej po tej wodzie wyjdziemy z sypialni, to bajka. I wtedy można naprawdę zrobić bardzo dużo. I ogólnie zalety tego podejścia są takie, że nie mogę się za bardzo rozgadać, mam 2 minuty, więc o zaletach szybko, że nie mam w ogóle teraz stresu żadnego związanego z niczym. Mam wszystko gotowe przed czasem, wiem, gdzie będę za miesiąc, nie wiem, gdzie będę za 3 miesiące, z wyboru. Planuję wszystko na miesiąc w przód i to jest wypas. Nienawidzę stresu, kiedyś go miałem bardzo dużo, a teraz żyję swoim marzeniem, o tak. Ale są też wady. Zaleta była jedna, wada będzie więcej. Po 15 sekund na sztukę. Wada, tu widzę jest, bluzeczka z, tak jest, benderem. Problem, jaki się może pojawić, to takie zbytnie zrobotyzowanie samego siebie. David Allen pisze w tej książce Getting Things Done. Jeśli żona chce, żebym coś dla niej zrobił, to musi przepuścić wiadomość przez skrzynkę wiadomości przychodzących do mnie. No kurde. To jest moim zdaniem już lekkie przegięcie. Gdzieś trzeba tę barierę po prostu postawić i albo się zabawić, albo zapomnieć o tych wszystkich rzeczach. To jest trudne, jak wpadniemy w taki ten pęd do robienia, ale trzeba jakoś to kontrolować. Druga rzecz to, że jestem kompletnie uzależniony od telefonu. Raz mi się rozbił mój Nexusik 4, spadł o tyle z kanapy na panele. Zanim przyszedł nowy, to ja przy wyjściu z domu byłem po prostu jak dziecko we mgle. Gdzie ja jestem, kim ja jestem, po co ja wyszedłem, ja chcę z powrotem. Telefon nowy przyszedł i się okazało, że to właśnie to, bo już odzyskałem wtedy kontrolę. Na to niestety leku nie mam. W Black Mirror, taki serial jest, bardzo polecam, był odcinek, gdzie jest wizja przyszłości, w której wszczepiają chip w oko, który nagrywa całe nasze życie. I nie zgodziłbym się na to po obejrzeniu tego odcinka. Inna wada, czyli zagrożenie związane z taką produktywnością jest takie, że jak ludzie zobaczą, że wam to działa, to co się stanie? A ty weź przypomnij mi, że za 2 tygodnie muszę do lekarza przyjść. Ale weź dodaj na swoją listę, żeby kupić, kurde, mleko. Jest jedno wyjście i im wcześniej to się zrobi, tym lepiej. I to jest... Pff. Ja ci mogę pomóc zbudować ten system, ale nie będę twoją sekretarką. Potem jest trochę płaczu, trochę krzyku, a potem jest przyzwyczajenie środowiska, że nie jesteśmy ich sekretarką. Przetestowane. Rzecz kolejna, to jest chyba najsmutniejsze, co mnie spotkało od narodzin mojej córki. W sensie tam to było wesołe bardzo wydarzenie i potem... Głupio wyszło i się nagrywa, ale trudno. Bawiłem się z moją córką, jak miała jakieś 3 lata, z 1,5 roku temu. 3-letnia córka. Bawię się, bawię i ona nagle do mnie, tata, ty się ze mną nudzisz? On mówi taki, kurde, skąd 3-latka po pierwsze zna takie słowo, a po drugie, dlaczego tak mówi? I się zastanowiłem nad tym głęboko, się okazało, że ja nie potrafię być tu i teraz. Zawsze jestem gdzieś, kurde, tam, za miesiąc. Zawsze jestem za kolejnym zakrętem.
I długo bardzo musiałem walczyć z tym, ale mi się w końcu udało. Teraz mogę wyłączyć powiadomienia, wyłączyć internet w telefonie. Jak jestem na przykład z córką, to jestem z córką, żeby nigdy więcej czegoś takiego nie usłyszeć. To mi był taki kubeł zimnej wody wylany na moją głowę i razem mieć to na uwadze, to właśnie jest to, żeby nie dać się porwać temu tak w 100%, mimo tego, że może się wydawać takie fajne. Kolejna to właściwie oszukałem na początku, jest firma Ultrico, ale nie pracuję w niej już od ponad roku, bo się okazało, że jak te myśli, te pomysły zaczęły nachodzić mnie, to ja nie chciałem czekać aż do emerytury, żeby je zrealizować, więc się po prostu zwolniłem i pomyślałem sobie, zobaczymy, co będzie dalej. I jeszcze żyję, więc wyszło na dobre, ale pewnie może wyjść na złe. To nieważne teraz, bo nie ma na to czasu, podsumowanie. No w sumie łapiecie, o co chodzi, więc dziękuję bardzo. You're about to do something that's called code switching. I'll explain that in a moment. But I don't want to scare you. I'm showing you a picture of hardware. It's okay. Let's be calm. I know the whole point of Java is to say that scary hardware is a long way away. You don't need to worry about it. It won't bite. But I just thought it was quite a nice photograph. My son took it. So this is what children are good for, okay? You know, you can outsource various things. It's like, hey, why don't you take a picture of some circuit boards? I can't remember what device that was, but this is how you recycle things. Okay, you give them to children, they take photographs, and yeah. What we're actually going to talk about, if that will play, good. 7 ineffective coding habits of many programmers. It's not the longest talk title I've ever had, but it's quite long. And what I want to look at is a number of habits that you may not even know you have, or that you believe in very strongly. In fact, what I would like to go through this evening, if you agree with everything that I say, then you have not been listening. Okay? At some points you're going to go, oh, he's wrong. How could he do that? Throw him out of the building. Okay? So it's designed to inspire or provoke you to think, okay? And I know it's past 8 o'clock in the evening and thinking, there was no pizza at the back, so there's no thinking, right? So other things I want to say. My parents gave me an internet unique name before the internet was invented. If you haven't had children yet, consider this for them, okay? Okay, so I did this for both of my kids. I did actually Google their names before we gave them, which now means they have unique social media IDs. Okay? So, you know. And my older boy, when he turned 13, he was like, Dad, what shall I put as my name? Because all his friends are John Smith 123 or something like that. And I said, just try your name. And he said, it's available. And I said, yes, that moment was 13 years in the making. So, yeah, it doesn't mean you have to choose weird names, just choose something that is uncommon for the last name. Okay, so, stuff about me. Well, we've got to rush through. So here's some photographs of books, and here's another photograph of some books. Hey, guess what? We've actually got some of these, which I may or may not give away this evening. Depends how I'm feeling. Depends if you're funny or ask profound questions. Okay, so what's this got to do with anything? I want to talk about these habits. There's another thing that I'm interested in, which is words and language, which is where the word code switch comes in. Code switching is what you do when you change language. Okay, it's actually a technical term, and I love the fact that it's related to code. So if you've been listening to talks in Polish this evening, and now we're going to code switch to English. Okay, so there's a technical term for that. You can now impress your colleagues at work. Yeah, it's a proper linguistic term. Anyway, I run a page on Facebook that is about words and language, Word Friday. And therefore, I'm quite interested in words. So I'm going to have a quick look at a couple of words. Code, because I've got that in the title of the talk. It's a noun. It's a thing. It's a set of instructions for a computer. I hope we're good with that. It's a computer program, or a portion of one. Oh, but this is where it gets interesting. It's a system of words, figures, or symbols used to represent others, especially for the purposes of secrecy. I'm sure we've all seen code like that. Yeah. Hey, this code, I don't understand it, it's in code. Yeah. So this sometimes is why it is so well named. That's why it's called code. I have no idea what it's doing.
A set of conventions or principles governing behavior or activity in a particular domain. A code of conduct, for example. And so therefore, all of our practices form a code about code. That if we don't follow the code, we will end up with things in code. And we compile our code down to code. Are we good? Yes, excellent. Yeah, apparently there are a million words in the English language, but you know, you only want to recycle them. Yeah? Okay, let's look at another one, habit. A settled or regular tendency, a practice, a thing that you do. So this is the kind of standard ritual that people go through with user stories. And I'd like to get away from the usual as a kind of whatever that we go through. I want to apply it to us. Because normally your formula is as a role, I want some feature so that I get some benefit. Okay, so that's all right. People always think about this from the point of view of customers and requirements. But I want to do something slightly different here. As a programmer, as someone who codes, it turns out that you can use the same structure to reflect on your own practices because you are a client of your own practices. What do you want from unit tests? What do you want from your build scripts? What do you want from your coding conventions? We're very bad at asking what our requirements for our own practices are. We keep asking, what are your requirements for the system? But what are our requirements for how we build it? And then people come out with stuff like, you know, oh, as a programmer, I want effective coding habits so that I can be less ineffective. Wow, that was helpful. Okay, so that I can be more effective. Okay, more positive thinking. Okay, let's be more concrete. Let's turn this into something specific. So that I can spend less time determining the meaning of code and more time coding meaningfully. Ooh, I like that. In other words, that's what you want from any coding practice that affects the code. And we can do better than this. What is it that we want? So let's start off with the first of the seven, which is noisy code. It's a lot of code with a lot of noise. So let's do that. Let's actually address this. There's a whole engineering terminology here. Signal to noise ratio is a measure used in science and engineering that compares the level of a desired signal to the level of background noise. Signal to noise ratio is sometimes used informally to refer to the ratio of useful information to false or irrelevant data in a conversation or exchange. So, given that I'm from England, I'm going to talk about Shakespeare because that's about the only good thing that's happened in the last 400 years that I can tell. So this is a fairly famous thing. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mines to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. Now, this is kind of slightly poetic, slightly old in terms of its phrasing, but it's possible to understand it. However, all too often, we end up with stuff like this. This is from a book about English by Tom Burton. He thought he'd have a go at rewriting that famous phrasing using business marketing speak. Continuing existence or cessation of existence, those are the scenarios. Is it more empowering mentally to work towards an accommodation of the downsizings and so on and so on and so on? We've used more words and they're bigger, so it must be better. Okay, sometimes this is the way it is with code. We end up with more stuff. It's bigger, so it must be better. That's a comment. That comment is huge. It basically tells you, you know, it shouts at you. Okay, it does all kinds of stuff. And then right down here, it's hello world. That's it. There's nothing more to it than that. In fact, it even gets called Hello World App, just to make it sound important. And then you get static void main string arg system out dot println hello world. And then a comment, just in case. Just in case you were still feeling a little uncertain about what was going on, display the string. One of the things that always gets me about this is there is all this stuff, all this word, all this noise,
all this noise, and yet the one thing they could have done, the thing that is the most important thing about this program, which is the message, they get it wrong. There should be a comma there. Okay, if you're not sure why, there's a kind of a standard way of checking this and thinking about it. Let's eat grandma versus let's eat grandma. Punctuation saves lives. Okay, so the one thing, all of that, and the one thing they miss is the most important thing. You crazy cannibals, Oracle. So I made this observation because sometimes people like to throw comments at their code. They like to add comments to their code. And that's great, except that sometimes people don't know why they're adding them. And sometimes people say, well, to make my code clearer, to explain what I'm doing. But as I observed a while back, a common fallacy is to assume authors of incomprehensible code will somehow be able to express themselves lucidly and clearly in comments. Because if your code is not clear in Java, if your code is not clear in Groovy, Scala, Clojure, etc., 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 if it's not clear in that, and the same person is going to comment what it does, they're going to use the same head, they're going to use the same thinking, and all they're going to do is just turn it into words. So this is not helpful. Now, there are other sources of noise. Now, first of all, I'm going to start off here. Now, I'm keenly aware that we have time pressures because, hey, this is software development. So I'm not going to spend too long on this because you're going to look at that and go, well, there's a lot of stuff here. OK, just over a year ago, the Zero Turnaround came out with a really nice cheat sheet for Java 8 streams. That's great. Now, I remember seeing it on Twitter. I clicked through and thought, this is pretty good. And then I looked at the stream examples, and I thought, you know what? That's wrong. And I tweeted, hey, this is wrong. And they fixed it. Now, obviously, you couldn't see what happened there. I will go back and do this. So I said, this is wrong, and they fixed it. Well, actually, they didn't. They turned it into something else that was differently wrong. Because this is the nature of the universe. There are more ways to get things wrong than to get them right, OK? Yeah? This is called software development. Okay, so what I'm going to do is I'm going to go through and see what it is that they were doing, what the correct version is, and why this relates to noise. So their goal was to say, okay, get the unique surnames in uppercase of the first 15 book authors that are 50 years or older. Okay? So you've got a library, which I presume is some kind of collection of books. Now you're going to get a stream. Okay, you're going to take the stream, you're going to map using a lambda, you're going to take each book and you're going to get the author of the book. Then you're going to select all of the authors who are 50 or older. Then you're going to limit that list to 15. And then you're going to get the surname and then you're going to shift it to uppercase and you're going to look for the unique ones and drop it out as a list. That's great, there's only one problem. That does not get you the first 15 book authors. It gets you the authors of the first 15 books. That's slightly different. Okay, imagine that you have one author who has written more than one book. It will get you the same author from both books. This is the first 15 authors, not the first 15 books. Let's take the authors. So, not quite right. So then they fixed it to this. They moved distinct to uniquify it here. So, same deal, get the authors, get... Now, shift to surname, get the surname, shift to uppercase, and get the unique ones of those. Ah, the problem is, this doesn't get you the first 15 authors or anything like that. What it does is it gets you the first 15 unique author names. So if you've got John Smith and Joan Smith, then it's going to map those two together. That's not what we wanted either. It turns out you have to uniquify in two places. Okay. Get the authors. Now get the unique authors. Doesn't matter how many books an author has written, we now have an author, and then another. Okay, so get rid of the duplicate authors, then limit that to 15, then get the surname, shift it to uppercase, and then uniquify again. And that is the unique surnames of the first 15 authors. Okay, this was fun.
Why am I doing this? What's this got to do with noise? There's a lovely observation from Brandon Rhodes a couple of years ago. Simple filters that can be arbitrarily chained are more easily reused and more robust than almost any other kind of code. The value, the really important thing about what happened in that cheat sheet is that it's obvious to see that there's something right or something wrong. In other words, that was the thing that I was able to see almost immediately just by reading off what was going on was, hey, you've got that slightly wrong. Let's look at the alternative version. Because what is the noise in our code? The noise in our code is control flow. This is what it looks like when you don't use streams. That's, to be precise, this is what it looks like in the same size font. So already you know something else is going on. We've hit the Shakespeare thing. Okay, there it is, adjusted. Is that obviously incorrect? In fact, is it obviously anything? Because this is it. Loops are effectively noise. I mean, they're really cool the first time you discover them. If you happen to have been programming in assembler, it's just like, oh, yes, this is brilliant. And I'm going to confess that I am old enough to have programmed in BASIC, in assembler, and in Fortran. And I tell you what, structured loops, they're really good. I like them. Okay? But, you know, after a while, you kind of like, okay, I'm done liking them. I need to move on to the next thing. I have written, and you have written, all of the loops you will ever need in your life. Do you feel the need to write more? You know? There's those loops, you know the ones. Oh, this is the loop where I'm going to do something to everything in a collection. Oh, this is the loop where I look for the first occurrence of something and then do something when I find it. Oh, this is the loop. You've written all of the loops you will ever need. They're just variations. They're not even interesting variations. They are just noise. So when we replace that, this is the version that they fixed it to. That's not correct either. Can you see that they're obviously, well, you can see they're different. But can you tell why they're different? Here's the correct version. Can you tell that it's correct? No. That's the point, is you have to get in there. You have to be a program counter and go, hang on, what's good? Yeah, I think you've got this wrong. Yeah? Or I think you've got it right. Or alternatively, we take the Tony Hall line, that either you make something so simple that it is obviously correct, or so complicated that it is not obviously incorrect. Okay? And that's the thing. Things like streams and compositional styles of programming make it really obvious when you've got it wrong. You look at it and go, wait a minute, is that right? And you can see it stands out when somebody points to it. It's just, oh, yeah. Whereas here, you cannot tell. Okay, so I'm now going to talk about one of those things that you're not supposed to talk about. Spacing. You're sitting there going, oh, no. But you know, I like my indentation style. It's very personal to me. Or it's the indentation style that's set by Eclipse. It's the indentation. You can't talk about that. It's either standard or subjective. No, you can talk about it. Let's talk about it. So, okay, I joked about this. And I said, like this. And I said a lot of programmers might write like this. Actually, that's not right. Lots of programmers write like this. There are some crazy alignment habits, and it's worth going in and looking at exactly this question. What is it that you want from an indentation style? Very few people ever sit there and say, you know, today what I want from my indentation style is this. But there is a thing. What is it that you want from it? Because different indentation styles emphasize different things. They have different properties. And so therefore, it's up to you. You do get a choice. You just choose which properties you want, and then it subsets which things are of interest. So let's start off with space, the final frontier. What have I got a gray rectangle on the screen for? I want to show you this gray rectangle. I want to contrast it with how people think about their code. And Java code has been particularly guilty of this. What I've noticed is since Java was first introduced in the mid-90s, what has happened is that Java code, more than any other language, has crept across the right-hand side of the screen. Manufacturers of monitors love Java programmers because they have created the demand for pixels
on the right-hand side. There was no demand there before, but now there is. And other languages rush to catch up. It's just like, no, we need to use more space, horizontal space. I looked at some Java code a couple of years ago. I was doing a consultancy visit at a company, and we found that I kept noticing the code. It seemed fairly reasonable, you know, and then it'd go off the right-hand side of the screen. Go off the right-hand side of the screen. One of the guys said, well, I normally program with two monitors. And I said, you are solving the wrong problem, you know? Because if I actually have to turn my head, if I have to look, oh, the end of the line is actually in a different time zone. It experiences a different climate. Then you kind of miss the whole thing about what the human eye does. But we looked at one of the lines, and I said, how far does this line go? It goes to column 360. I was almost disappointed that it didn't go all the way up to column 365, because then you'd have one column for every day of the year. Because what's that line? Oh, that line is column 80. A lot of people, oh, you can't do that. I program at least 120. A friend of mine, John Jagger, decided, because he'd noticed me talking about this, he said, you know, I'm going to do something really counterintuitive. Because what he noticed is that when I talked about this slide, I said, this is how people actually read. They don't even read to column 80. Okay? You can say, oh yeah, but I've got a wide screen. That's great. The problem is you've got the same visual system that human beings have had for the last few hundred thousand years. It turns out we've not yet caught up with IMAX screens on your desk. It turns out that that's not actually how we scan. Look at any web page that you find comfortable to read. It doesn't generally go beyond column 60. The text is well laid out. Speak to a graphic designer. Speak to a UI designer. They will all tell you, oh, no, no, you don't do lots and lots of that. You do a bit of this. You break it up with space and so on. So John has been, he's been experimenting. He's been working, he works on, he's got an open source coding tool, and he decided to try 60 columns. Not 80, but 60. And he said it's really highlighted some changes in his style. Absolutely fascinating. However, what I'm going to say is consider, perhaps not 60 or even 80, but just consider it that, you know, 80 is the bit where you're supposed to start slowing down. Put your foot on the brake. It's when the light changes. And some people have a different response to when traffic lights change. What they see is it's going from green to yellow. Some people put their foot on the brake. Other people put their foot on the accelerator even more. Okay? I'm going to urge you to slow down. You need to stop by the time you hit 100. Okay? If you hit 80, stop by the time you hit 100. This is not the German Autobahn. Okay? It's just like, oh yeah, there's no speed limit, there's no column limit. Think differently. Beautiful thing here from Daniel Higginbottom. He talks about visual design. His blog piece is called Clean Up Your Mess. But he's actually not talking about code. He's talking about general visual design. To answer the question, what is clean design, most succinctly, a clean design is one that supports visual thinking, so people can meet their informational needs with a minimum of conscious effort. You convey information by the way you arrange a design's elements in relation to each other. This information is understood immediately, if not consciously, by the people viewing your designs. So last week, when they completely screwed up the announcement of at the Oscars of the best film, that was a visual design error. The layout of the actual cards was terrible. It's not obvious that here is the name you need to say, the winner, and here's a bunch of other stuff that's not quite as important. Everything was in the same size font. Except the most important thing was the Oscars. Trust me, if you are standing at the Oscars and you're reading out the winner, you know you're at the Oscars. You don't need something to remind you. So this is the point. We arrange things spatially. We put spaces, we line things up, and that gives them meaning. That's how we convey meaning. This is great if the visual relationships are obvious and accurate. But if they're not, your audience is going to get confused. They'll have to examine your work carefully, going back and forth between the different parts to make sure they understand. Now, of course, some programmers think this is perfectly reasonable. I want people to spend time on my code. It was hard to write, it should be hard to read. But maybe we should be more considerate.
So I want to apply that same thinking, structural honesty and visual thinking to code. So here's a way that I see this pops up in so many code bases. This is how not to lay out a method header. I think it's just like somewhere over to the right-hand side is the first argument. And then way over there is the second one. And what we've done here is we've taken one idea, the argument list, and turned it into two. We fractured it. We fragmented it. You can't even point to it with one finger. Well, not unless you get creative. But that's the point. It's like, hang on, we've really messed up with the reader. And I want you to remember that your reader, if you follow the other spacing and sizing things, your reader is currently getting neck ache. Because they're going like, okay, that's the second argument. Where's the first argument? And sometimes they won't even look because it's off. It's off the right-hand side of the screen. And they'll talk about, oh, you know, that one argument method. And it's like, no, it's a two argument method. So no, let's not lay it out like that. Okay, so I'm not going to have favorites. What I'm doing here is I'm not telling you there is one true style. There have been enough wars and enough bits spilt. What I want to do is I want to go in and say, what is the property that you want? The property that I want is that things that are supposed to be together should be together. If I have an argument list, it should look like an argument list. And we have two basic mechanisms, horizontal and vertical alignment. I don't care which one you pick, you might choose different ones in different situations, but it should look like a thing. However, that said, I'm not going to recommend this, which is surprisingly popular in Java code bases. Because logically, although everything's in one place, it has another problem. It's not sustainable with respect to refactoring. What I mean by that, just a switch example, is that if I've got this example here versus this one or this one, again, I'm not picking favorites. There are many different ways of organizing this that have the same property. And then I do a rename, then I have a bit of a problem. Because it turns out that the first one is an unstable alignment convention. It's an alignment convention that requires work to maintain. And it might look pretty, and that I'm not going to deny that. The problem there is I would like my code to remain within its own conventions when I do a simple thing like refactor. If my renaming upsets the alignment, that's not good. Now, of course, if you are working with an editor that preserves alignment, so therefore, you know, this is more common in the Lisp community and related languages, those do the right thing. That's fine. And if all of your colleagues are doing that, that's also fine. But the problem is, most people aren't. In fact, I had one person, when I showed this, came up to me afterwards. And he said, you're wrong. Which is cool, because it meant he was awake. He said, you're wrong. And I said, well, what? He said, no, I like this. I said, no, I'm not wrong because you like it. That's perfectly okay. I'm right because it's right. You're wrong. No, we could play this game all evening. No, there's an aspect here. I said, okay, I'm not arguing whether or not it's pretty. I'm not arguing whether you like it. What I'm arguing about is, well, I said, what do you do when you refactor? And he said, I go around and check all the places where it's changed to make sure they still look right. And I said, ah, okay, so you have created a high maintenance approach. Everything requires a lot of work. You know, so in other words, it's not that it's not possible, it's just hard work. And then I asked the killer question. I said, what do your work colleagues do? And he looked away in disgust. Oh, they don't do that. And that, ladies and gentlemen, is the problem. Coding conventions are a social negotiation. Doesn't matter what else you think about them, they are a social negotiation. So what you need is conventions that have relatively low energy. Yeah? If people have to put lots of energy to maintain the convention, all it takes is just not enough coffee in the morning and boom, the whole convention falls apart. So I'm afraid not going with that one. So can I get even more radical? Yes, I can. Can anybody see the opening curly brace? No, because it's off the screen.
Matching curly braces. Well, apparently they match because the compiler said so. But I have no idea. We lost it somewhere behind, beyond the right-hand side. Now again, this didn't used to be contentious, but as code has crept rightwards, we've ended up with this problem. Now there's something else going on here as well. I want to show you the alignment, because again, the eye falls, it looks for things that are aligned. It pattern matches. This is good. It allows us to kind of spot trees in the distance. It allows us to spot lions in the distance. It allows us to say, I'm going to run away from that lion. This kind of stuff. There's lots of it was not originally there so we could format code. But let's respect the fact that the human eye draws conclusions from these different points of alignment. So we've got three lines of alignment there and then another three here. That's 6 lines of alignment in less than 12 lines of code. Whew. Your eye is doing a lot of work. So perhaps we could shift it all over to the left-hand side. We've only got 3. However, we have a problem, because until we hit, this is a bit like speaking German. Germans like to put the second verb, or third and fourth and fifth and sixth, verbs at the end of the sentence. You get a sense of drama and suspense. You have no idea what somebody is saying until they reach the end of the sentence. So here I am, I'm looking, I'm reading from left to right, and I'm going like, this is fantastic, I have no idea. Oh, there it is. Now I can tell the difference between the local variables and the parameters to this method. I mean, surely that should be the most obvious thing. And then we realize, and here's a technique, just block out everything and just see it as a mass, as a visual mass. If you suffer from bad eyesight, and I suffer from such bad eyesight that I've got a mixed prescription of contact lenses and I've got 3 different pairs of glasses, just to keep it exciting. If you've got bad eyesight, then this is really easy to do, okay? You just look at the screen and say, I'll take off my glasses or I'll move my contact lens, and boom, suddenly that's all you can see. And you go, it's a mass of stuff and I cannot tell where one concept begins and the other ends. The one thing I want from my spacing convention is that I should be able to do that. I should be able to stand on the other side of the room and go, yep, as I did with my older son at an event a couple of years ago. We went to a tech event and I walked into the room. And he said, oh, there's a really interesting thing over there, Dad. And I said, oh, yeah, they're using C#. And he said, how can you tell at this distance? And I said, I just know stuff, okay? And I said, well, no, I can tell because it's a Microsoft stand, so they're not going to be using Java. It looks like curly brackets, and I can tell from the alignment that it's not C++, it's not C, and it's not JavaScript, so therefore it must be C#. You can tell at a distance. And I said, you see, they've got 2 methods on the screen. Yeah? So there are a couple of ways we could do this. We can actually over-indent, as convention sometimes used in Python, so therefore we can visually distinguish, or, and this is the bit where I get thrown out of the building, we can put the braces so they vertically align. You see, it turns out that, I mean, I've used all the different conventions, even the really crazy ones, over my career. And I eventually came round to going, you know what, there's actually an objective difference. And so I tend to stick with this one now. There it goes. Space, the final frontier. So let's look at something else. This is a really unreadable book. That's not why we're looking at it. The first section is in English. The remaining 5 sections are in Sigma calculus. And if you struggle from any sleep problems, like insomnia, I really recommend this book. This is excellent. You'll feel really clever after the first bit and really fast asleep once you hit section 2. Anyway, what I'm here for is the Lego, because Lego's great. Except when it comes to naming things. This is not what you want. So, as I said, I'm interested in languages, so I'm going to give you another phrase. Agglutination, that's not the most interesting phrase. Linguistic morphology derivation, that's much more interesting. Agglutination is the process in which complex words are formed by stringing together morphemes, each with a single grammatical or semantic meaning. Languages that use agglutination widely are called agglutinative languages. Okay, so English is agglutinative. Not massively, but quite agglutinative. And believe it or not, that's actually an English word. Even though it's completely made up of Greek and Latin, that's actually an English word. I'm not going to try and pronounce it, but I will tell you what it means. It means the fear of long words.
This is actually technically the longest word in the English language. Again, it's all Greek and Latin. It refers to a lung condition that you get from breathing in particles of rock, ground rock, or volcanic ash. Again, this one was made up to be one of the longest words. So you've really got to shift to the kind of core Germanic languages to get a feel for this. So this is Norwegian. And it refers to a traffic regulation. This is where big words come from, bureaucracy. Bureaucracy and administration. But of course, if we're going to go to the Germanic languages, the winner's going to be German. I think this is, I think, 65 letters long. It has its own representation in different states. And, you know, it's huge. I mean, there's a technical question as to whether or not it's actually still a word, because it refers to an EU meatpacking directive that is no longer in force. So it used to be a word, but it's not now. Its abbreviation is 12 letters long. But tonight's prize, ladies and gentlemen, goes to Turkish. This one is 73 letters long. And it was made up by a poet. I cannot remember what it means, but it's not bureaucratic. It's nothing to do with meatpacking directives or traffic. It's apparently deeply profound and poetic, but I can't read Turkish. So I will leave you with that. What's this got to do with anything? It's got something to do with this wonderful cartoon from 2 years ago from Bonkers World. The way that many object-oriented programmers see their names and their world. Entertainment provider view controller, thirst quencher container, entertainment provider singleton, multi-butt supporter, my personal favorite, a visitor monitor interface. And you go, oh, come on. The whole point of object orientation was that it was supposed to put the model of the world in your head and represent it in the code. You know what I mean? That's the whole idea. That is a Venetian blind. That's a door. You know, that's a peephole. About the only one that retains anything is television remote control. That's it. But what we've ended up with is the names have been getting longer and longer and longer. It's like people can say, well, you know what? I need to add more meaning. You need to add controller. It's an abstract controller. You're right. It's an abstract controller provider. It's one of those games you can play in the pub. Okay? You start drinking, and somebody says factory. And the next person, you've got to remember what the previous people said and add another word. Abstract factory singleton, abstract factory singleton provider. And you just play this game. You get very, very drunk and your code gets far, far worse. All right, you clapped, you can have a book. Thanks so much. Thanks. And no, the same trick will not work a second time. It's an idempotent operation. Okay, so what we've got is a problem of homeopathic naming. People keep diluting the meaning till there's nothing left. This is not a new problem, although it's much larger than it used to be. This book was written over 20 years ago, Smalltalk Best Practice Patterns by Kent Beck. It's a really good book. If you don't know, if you know any small talk, does anybody know any small talk? Yay, go and buy the book. If you don't know any small talk, go and learn enough small talk so you can buy the book. It's one of the best books on coding style and convention and the way that it reasons through. And Kent observed, he said, look, people will be using the words you choose in their conversation for the next 20 years. You want to be sure you do it right. Unfortunately, many people get all formal, just calling it is what it is isn't enough. So here's one from a client of mine. Configuration manager. In fact, it's not just a client of mine. There's lots of code bases that have a configuration manager. And you've got to ask, well, hang on, are you managing, what is it? Are you managing the configuration? Is that actually what's going on? What does the object represent? You eventually discover it just represents the configuration. We just put the word manager in to make ourselves feel good. It's like we can't name it after the thing. Is that the configuration or is it a manager? Or is it a configuration manager object? Because it is an object. Yeah. They have to tack on flowery, computer science-y, impressive-sounding, but ultimately meaningless words like object, thing, component, part, manager, entity, or item. The list goes on. So this was one definitely from a client of mine. Public interface condition checker. Boolean, check condition. I mean, it looks like it's doing real work.
You know, it's got words that give us a sense of action. It's just like, yeah, stuff is happening in this code. We're checking things. But this is just object-oriented assembler. You're just telling people what you're going to do. The whole point of this model, and the same goes for almost any paradigm, is what you're trying to represent is something deeper and simpler. So I had a chat with them, and looked at the class hierarchy. So it's a condition checker. What do each of the conditions represent? Eventually we had discovered that actually what it is these are conditions, and they are either true or they're not. But it looks so simple. Everybody in the team felt like I'd cheated them. You know, it's just like, you've taken away all our words. It's like, we were checking before, but now just things are true or false. You know? And that's before we invented alternative facts, okay? So, you got that? And then the whole thing disappears when you realize, actually, in some of these cases, you can just use lambdas, and boom, you don't need any of this whatsoever. So that's what it looks like with lambdas. Okay. Now, we have another habit. We do this so often. It's embedded in the JDK. It's a habit that's actually found its way around other languages as well. Class not found exception, enum constant not present exception, illegal argument exception. This is here just to make sure that if you had no idea that it was an exception, because apparently none of the other kinds of object deserve their own ending. Oh, all the stuff that defines your domain doesn't get a special ending, but these exceptions, we want you to notice them, because you may not have noticed that they can only appear in throw statements and, you know, throws clauses and catch things. Because what would happen if I use something that didn't have the word exception on the end? Let's have a look. Let's just drop it away. Oh. That's really simple. And there's no ambiguity there, because, I mean, you know, class not found. Is that a good thing or a bad thing? I know where my money is, you know? That sounds really bad. Yeah. Illegal argument. I don't know. Is that good? No such method. Well, I don't know. That name, it could do with a little... No, it says everything. Unsupported operation. It doesn't get simpler than that. So it turns out that these names are actually being the quality. There's good names hiding inside there. Now, you may say, look, that doesn't work for all of them. And you're right. You know, if I take things like arithmetic exception, instantiation exception, null pointer exception, and I drop off the exception, it doesn't make any sense at all. But that's not a problem with this. It's that people have been able to get away with this because they've just said, oh, it's a thing, just put exception on the end. Bad thing happened. Oh, don't say bad thing, just say thing. Don't say thing happened, just say thing exception. And it leads people to an idea that they know what they're talking about. I mean, one of the biggest revelations that people always get is that arithmetic exception is not actually an arithmetic exception. If we rename them to what they are, it's only used for one thing. Integer division by zero. That is it. That is the full scope of an arithmetic exception. So you can actually name these. Class cannot be instantiated. That sounds like really bad news. So there's this idea that perhaps the names, they're not just labels. And what we argue about is labeling conventions. And we should actually get a lot deeper and realize that a good name changes the way you think. Okay, so let's look a little bit at abstraction. Under abstraction, specifically. So this is a technique I came across from Philippe Calçado eight years ago. Just put your code through a tag cloud generator. You know, strip out all the comments and the strings. And you look at this and you go, well, it's Java, and he's made it case insensitive, but there's very little abstraction here. I mean, what's the dominant type? String. Yeah, this is a stringly typed system. Okay, there's not a lot going on here. Oh, there's some integers and some lists. That's it. So, hey, what kind of system do you work on? You know, what kind of software do you build? I build systems of strings with lists and integers. Wow, that's really interesting. We've got a whole startup that does lists of strings as well. We search our lists of strings. Whoa, we can concatenate ours. Oh, come on, we can do better than this. And he gives another example. There we go. The domain is all over it. And there's this whole idea that the domain should dominate in the code. Now, in the interest of time, I'm going to skip forward a little bit. And I'm going to talk about I'm going to talk about another habit that sometimes people have.
And this one. Oh, this one. So this is, you can find the answers, or you can find all the best questions to anything online, Stack Overflow. Even my oldest son has discovered Stack Overflow, and he's not even a programmer. I currently have an average of 15 to 25 imports in each source file, which is seriously making my code mixed up and confusing. Is too many inputs in your code a bad thing? Is there any way around this? Okay, this is a reasonable question. It's entirely reasonable, particularly if somebody's come from another language, and then maybe they're coding for the first time, but this sounds like the voice of somebody who has used other languages. And they just kind of, okay, I'm moving to Java, and you know, it's really noisy at the top of my files. So here are the answers. It's normal in Java world to have a lot of inputs. Notice the way that this does not answer the question. The other person asked, you know, is this bad practice? It's normal. Okay, there's lots of things in the world that are normal. Okay, that doesn't mean they're good. Not importing whole packages is good practice. No justification. I'm just going to tell you it's good. It's good practice. I'm going to tell you it's good. I'm kind of old-fashioned. I like a reason. I want to know why things fit together. Yeah, this is why I'm so delighted the fact that my oldest son likes taking apart. You know, that's what happens to dead devices in our house. They go to his room. He's got his own screwdriver and he'll just take them apart. He'll never put them back together again, but he'll take them apart. I used to do the same thing with stuff at home. And that's the whole thing. I want to know how it's all put together. And it also goes for practices. Why should I be using one convention, not another? It's not because I doubt it, but I want to understand, because the stuff of the mind is very, very strange and complex. So there were some reasons given. It's not a problem. Any IDE will manage imports and show them to you only when needed. Most IDEs support code folding, where all the imports are folded down to one line. I rarely even see my imports these days, as the IDE manages them and hides them as well. What? Hang on, there's something wrong here. Any good IDE, such as Eclipse, will collapse the imports in one line and you can expand them when needed so they won't clutter your view. Hang on, who's in charge here? Because look at the word, look what's happening. This whole thing, it's just like the convention that we've got is all there. We're doing this because we're serving the IDE. The IDE is our God. The IDE puts the imports in there. That's why they're in there. It's not because people typed them, but the IDE put them in there. And eventually what happens is you start seeing it in the world around you and you think that's normal. So we have to ask at this point, what is the matrix? Control. The matrix is a computer-generated dream world built to keep us under control in order to change a human being into this. That is what happens with a lot of coding conventions. There's all kinds of stuff. But what happens is that people, it's very convenient, but we sleepwalk into conventions without realizing it. It turns out that somebody set that default and everybody's stuck with it. I even had a chat with Hadi Hariri at IntelliJ, saying, maybe you guys should try and change this, you know, just mess people up a bit, you know. I currently have an average of 15 to 25, yeah, it's seriously making my code mixed up and confusing, yeah. Is too many imports in your code a bad thing? Yes, it is, because it's noise. If I open up the first file, the first thing I don't want to see is all of that. Is there any way around this? Yes. We go to Uncle Bob's clean code book. Avoid long import lists by using wildcards. Long lists of imports are daunting to the reader. We don't want to clutter up the tops of our modules with 80 lines of imports. We want the imports to be a concise statement about which packages we collaborate with. People forgot why they're importing. They think they're playing a game with the compiler. So there's this idea, it should have purpose. Java's the only language that does this and then folds it away. It's very strange. So I went to some open source code that was just dependent on the core libraries. Oh, that's much easier. I mean,
quite frankly, I, you know, yes, you're using lots of sets and maps, and in fact, you've just sat there and probably gone through every single type. And you're sitting there waiting for the IDE to tell you, oh, you've just, this type is no longer used, would you like me to remove it? This type, would you like me to add this? Would you like me to fold this away? It's like Microsoft Bob. Boom. Oh, okay, beans, reflection, utils. Okay, cool. Yeah. Why do we do this in the first place? It all comes about because if you ever look at any book that gives you a motivating example for how to use imports, it always gives you list. List is in AWT, which nobody uses, and in util, which everybody uses. And it turns out this is the reason people do this. There's also a very simple fix, but nobody ever does that. So, question habits. There is a good singleton. It's a single malt whiskey. I discovered that I had enough bottles in my office to arrange a sentence. That's my singleton. That's Kevlin Henney's singleton. That's not yours. You get your own. Let's talk about unencapsulated state. Here's a pile of books about objects. Actually, they're about psychotherapy. Psychotherapists are obsessed with objects. But it is a stack of books. That's the thing that I'm interested in. So how do we build a stack? I mean, stack is a kind of the lab rat of computer science. So let's try this. Okay, we've got a stack of T. I'm going to have a new array list there, items, then I'm going to push, and then I'm going to pop. Okay, I'm also going to add a constraint that you're not allowed to push something that is empty. Okay, there's a very sort of simple philosophy here. Let's see if I can just find a device to describe that, just to clarify. You see this? This is an empty glass. This is not a glass. See that? Yeah, completely different, really. There is no confusing one for the other. I mean, try confusing it. You maybe after a few drinks you'll confuse it. Yeah, fill it up. No. You know? So don't confuse them. This is a stack of objects, not a stack of references. It's a stack of objects. So I'm not going to let any nulls in. Okay. But you'll notice that, whoa, that's kind of very public up the top there. That means anybody can come along and just change it. That's too permissive. Okay, so the next step is that somebody comes along and says, you know what, we're going to wrap it. We're going to put get items in. That's great, we've encapsulated it. See, the data is private. I've used the private keyword. Tick. If you have a checklist, yes, well done. But actually, this isn't very good because if you look, it now means what I'm doing is anybody can come along. Anybody can come along and just get that list and insert nulls into it. Damn. Okay, let's try this one. Unmodifiable. You get the feeling, why are we not actually offering people a proper interface to the object? We've got push and pop and then get items for anything else you want. You want to find out how many items there are? Well, get all of the items and then ask how many there are. I'm doing all these other operations very indirectly. So, let's try this. What we're going to do here is we're going to have the push and the pop, but hang on, I've just done something slightly different. We've still got get items, but now I've reversed my use of the array list. Previously, every push went to element 0. Now I'm appending instead of prepending. So I've just reversed the externally perceived structure. I'm using the thing back to front. But because people can now access by using get items, they will be in for a big surprise. I've just reversed everything. I've changed the public protocol by changing an internal implementation detail. So there is a lesson here. That lesson is to do with vampires and 1980s films. The Lost Boys. So, how do you defend yourself against vampires? Hollywood vampires in particular, because there's a kind of like a built up. Garlic, okay, yeah, so garlic, so eat garlic bread. You do not let him go to your home. You do not, thank you very much. Yeah, who knew that all that nerdy stuff about vampires would come in handy one day? Yeah, let this be a lesson to everybody. And dread fires about dragons. Yeah, yeah. So there's this whole idea. Because people think, okay, yeah, there's garlic, there's holy water.
then people get very aggressive. They say you drive a stake of wood into their heart. I mean, that's very close contact. There's other ways of doing this. But it turns out, don't invite them in. Don't ever invite a vampire into your house, you silly boy. It renders you powerless. This is the essence of encapsulation. It's not about private. Because half the things that are private, people then give out. They say, oh, look, this is my house, but please come in. You know, here, have the list. And make assumptions about its ordering. Remember this, this is encapsulation. You end up with something like this. Okay, right, now, moving swiftly along. A related point. Ah, getters and setters. So, I said I was interested in language. So I've got a copy of the Oxford English Dictionary on my laptop. I believe that when it's printed out, they don't do a printed out version anymore. It's about 30 books long. If you are interested in finding out what an English word means, this dictionary is almost completely useless. It is not a usage dictionary. It is a dictionary for language nerds. It gives you the etymology, it gives you the full history. See, this is the full history of the word get. But I want to give you a sense here of how big the definition of get is. That scroll bar is proportionately sized. There are four head entries here. Get is one of the two words with the one of the three words with the most space for definition in the whole of the OED. If it's printed out, it's about 30 to 40 pages long. Anybody want to guess the other one? Set. Who said set first? So, more recently, there's been a newcomer, run. We use that one a lot as well. You can run a program, you can run anything. Now, sometimes people like them because they fit together, get and set. They kind of rhyme, they've got the same number of letters. Are they kind of opposites? No, they're not. The opposite of set is either reset or unset. It's not get. If we're going to create a monetary concept, units and hundreds, okay? So it's like having euros and cents, dollars and cents, units and hundreds, and get the currency. People love to put a get, and then their IDE automatically puts a set in for them. In fact, if you know the right shortcut, you don't have to do anything. Your IDE will generate the wrong thing with just a small amount of investment from your part. Yeah, we can generate the wrong thing more quickly now. That is what is called productivity. But it turns out you can get rid of that. It represents a stable concept. It's a value type. It represents a stable concept. In fact, if we look at it closely, we not only recognize that you don't need that, but you can get rid of the get. Yes, you can. Because that is object-oriented assembler. Okay? That now, if you think about it, what is assembler? Assembler is about getting and setting and moving and branching and checking. And it's a case of like, well, hang on, let's just talk. It's units and hundreds. That's all there is to it. It's also worth pointing out that in English, get is an imperative. It has a side effect. As you've seen, every time I've given somebody a book, I have to get the book. There is a big side effect. Okay, my potential energy changes as I get down from the stage. And then I have to go and get a book. And then the book is transferred from the front of the stage to one very happy owner. I might be making that last bit up. But the point there is a transfer. It has a side effect. Yeah, you go to a cash machine, you get money. Disappointingly, there is a side effect on your bank account. You get married. That's a big state change. You get kids. Oh my God, what kind of state change is that? It's a huge state change. Get is a word that means the world changes. It does not mean I'm asking a question. So I'm going to close with the question of uncohesive tests. Let's make our test cohesive. I've got a lot to say on tests, but I'm going to keep it fairly short. I'm going to go back to the stack. I'm going to skip the wording I've got. I'm going to question how we might test this. I've got a stack, it's got a depth. I can
can get the top element, I can push and pop, it's a pure pop. And I can get the IDE to do the wrong thing for me. I can go ahead and say, yep, generate tests for me. There you go, test constructor. Brilliant. The most useless IDE code ever that auto-generates you a test skeleton. Give me a class and I will generate a test stub. Let's get rid of the test keyword, it's annoying. That's not very helpful. There's no intention there. It's because we fall into a habit of thinking we want simple alignment. I've got a method, I have a test. I've got a method, I have a test. I've got a method, I have a test. It's a one-for-one arrangement. It's the wrong kind of alignment. Because that's not how you use an object. You use an object by saying, okay, I need to use this method in order to do that. In order to check that the constructor was correct, I need to then call something after it. In order to build state into an object, I need to construct it and then do something and then check something after it. In other words, it's a conversation. It's a dialogue. It's not a single call. You're not testing a single call. You're testing a situation. So if we take that as an idea, and this is just using JUnit 4, although you'll be able to do an awful lot more with JUnit 5. I'm going to take this, I'm going to reformat it, partly because I'm now going to drop away all the language stuff. What we see here is, if you think more intentionally, that each, instead of trying the imperative approach, the command approach, you know, get something, set something, test something, check something, all the rest of it, instead of trying that, make a statement of truth. And what I'm doing here is I'm grouping this. This is a stack spec. I'm using slightly different language to regular behavior-driven development. It's a little more direct. A stack spec, a new stack is empty. An empty stack throws when queried for its top item. An empty stack throws when popped. An empty stack acquires depth by retaining a pushed item as its top. If you go through every single one of these, you probably have exactly the same set of assertions, but you can tell where all the behavior belongs. Because when I test push, how do I know that push works? Well, I need to check the top, and I need to check the depth. So I'm actually testing top and depth as well. How do I test top without using push? And so on. The idea here is that you're naming the wrong thing. We've aligned over the wrong thing. And this is actually a description, statements of intent. So a test case should be thus that. A case. A single case that's nice and simple. So I'll close with that. As a programmer, what is it that I wanted? So that I can spend less time determining the meaning of code and more time coding meaningfully. I'm going to leave you with that thought. As a programmer, I want code to communicate directly with intent. I want it to be as clear and direct as I can make it. I want my meaning to be obvious. And if my meaning's not obvious, it won't be perfect. Somebody else will help me with my meaning. Because at least if I start trying, somebody will come along and say, you know, that's not quite the right word, or did you mean to say it differently? That's the goal. The goal of my habits should be to embody this. Thank you very much.